partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witajcie, moi kochani, zapraszam was na Hate Park. Dzisiaj wyjątkowa okazja przejścia na ty z Michałem Koterskim, aktorem, satyrykiem, prezenterem i odtwórcą głównej roli w filmie Gierek, i z którego właśnie wyszedłem. Dosłownie miałem o 16 program, wybiegłem i obejrzałem tutaj w Galerii Mokotu, więc jestem na świeżo. Witam cię serdecznie. Witam, i witam. Od razu mały taki apel do naszych widzów. To jest Hate Park, więc czekamy na wasze telefony z jak najfajniejszymi pytaniami. Oczywiście nie tylko o film Gierek, tylko o wszystkie. Ale po pierwsze, chcieliśmy powiedzieć, że dla 10 pierwszych, którzy się do nas dodzwonią, będziemy mieli podwójne zaproszenia do dowolnego kina, gdzie jest grany Gierek, bo mam tutaj kody z tyłu, więc kody są do wysłania do was, podwójne zaproszenia na film, który od tego weekendu jest już w kinach, i apel, prośba o to, żebyście pomogli i dzwonili z dobrymi pytaniami. Pomożecie? Zobaczmy filmik. No. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Liczę, że wy też pomożecie. Wyszedłem z tego filmu i pierwsze moje wrażenie jest takie, że Edward Gierek, który i tak jest takim najcieplej chyba wspomnianym przywódcą z czasów PRL, ty jego postać jeszcze bardziej ocieplasz. Właściwie w tym filmie trudno mu nie kibicować. Sam jeden, chcący tutaj pracować dla Polski, przeciwko, a tu ryje generał, esbecja, KGB, zdradzają najbliżsi współpracownicy, więc dokonałeś sporego, mam wrażenie, ocieplenia tej postaci. No słuchaj, no co mogę powiedzieć? Cieszę się, że tak powiem, z twojego odbioru i czy ja wiem, czy ocieplenia, no to trzeba by pójść i obejrzeć film. Ja po prostu mogę powiedzieć jedno, że wykonałem swoją pracę najlepiej, jak potrafiłem, odrobiłem lekcję. Przygotowanie do tej roli kosztowało mnie rok życia. Nie tylko przytyłem do niej 21 kilo, tak, ale to też, że no umówmy się, no słuchajcie, każdy, kto mnie zna, wie, że ja jakie życie prowadziłem rock'n'rollowe, i na pewno, przyznam się tu bez bicia, nigdy nie marzyłem, żeby zagrać Edwarda Gierka. Może prędzej Kurta Cobaina, ale nie Edwarda Gierka, bo wiadomo, to jakby nigdy nie fascynowałem się tą epoką, ale rzeczywiście takich ról się nie odmawia. Tym bardziej w moim zawodzie, bo takie role, po prostu na takie role aktorzy czekają często całe życie i często ich też nie dostają. I choćby z szacunku do wszystkich moich kolegów aktorów, po prostu wiedziałem, że jeśli dostałem taką propozycję, To muszę się do tego przygotować i zrobić to najlepiej, jak potrafię, i poświęcić temu rok życia. Jakby odstawiłem wszelkie inne działalności, działania, jeśli chodzi o moją pracę, i skupiłem się tylko na tym. Czytałem, poznawałem Gierka, ale nie tylko jego, bo też chciałem wiedzieć wszystko o Jaruzelskim, chciałem wiedzieć wszystko o Kani, chciałem w ogóle wiedzieć wszystko o Jaruszewiczu, o przeciwnikach i o przyjaciołach. No i nie ukrywam, że troszkę to każdy, kto wykonuje ten zawód, to wie, że to jest troszkę grzebanie w psychice, w emocjach, i można sfiksować. I kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, że tak powiem, aktorstwa lizałem, w sensie takim, że no nie podchodziłem do tego może zbyt poważnie. I pamiętam, że po filmie Dzień Świra robiliśmy film Wszyscy Jesteśmy Chrystusami z Markiem Kondratem, i on mi powiedział takie słowa: słuchaj, Michał, ja w tym filmie chyba nie dam rady tak wejść na 100% w tą postać jak w Dniu Świra. I wtedy sobie myślałem, o czym on gada. I mówi, po tym filmie, po Dniu Świra musiałem przez pół roku wychodzić z tej roli. Ja sobie myślałem, kurde, co on gada, przecież taka rola wspaniała. No zapisał kultowa. Się w historii kultowa, zapisał się w historii kina. Nie rozumiałem tego, o czym mówi. I myślę, że wielu ludzi nie rozumie. Wielu ludziom to się wydaje, że ten zawód to jest tylko blichtr i po prostu się jest. No nie, to jest bardzo
trudny zawód i rzeczywiście po tym Gierku, no nawet moja partnerka mówiła, słuchaj, nawet jak z nami jesteś, z rodziną, to cię nie ma. Ja po prostu... To jest Gierek, tak? Tak, on mi wszedł tak pod skórę. Ja z Gierkiem byłem wszędzie. Nagrywałem sobie audiobooki, słuchałem ich w samochodzie, czytałem książki. No po prostu śniły mi się te obrady i te filmy archiwalne, które też tu puszczałeś. Non-stop puszczałem, non-stop. I po prostu no to gdzieś cały czas we mnie żyło. I zabrało mi albo, no tak można to powiedzieć, no rok mojego życia. Pewnie jest ci przyjemnie, jak czytasz, nie recenzje, bo te są, z tego co widzę, masa... Kryczne, miażdżące. Wiesz co, no mnie najbardziej zdziwiła zarzut o to, że film nie jest dokładną odzwierciedleniem historii, że to było, różne rzeczy były inaczej i Gierek był trochę inny, ale pomyślałem sobie, no to tak jak rozliczać Quentina Tarantino, że Hitler nie zginął w tym kinie w Paryżu w Bękartach Wojny. Ale pewnie ci jest miło, jak czytasz słowa syna Edwarda Gierka, profesora Adama Gierka, który widzę powiedział tak, jeśli chodzi o samą grę aktorską, to pan Koterski w sposób idealny, stuprocentowy oddaje emocje mojego ojca. Ten film może wywołać pewien wstrząs, ludzie nie znają tej historii. No więc właśnie widzę, że największy wstrząs u recenzentów jest wywołany. No powiem tak, do tego jakby, to oczywiście nigdy nie spływa jak po kartce. My aktorzy to jesteśmy i artyści w ogóle generalnie z natury egocentrykami, próżni, i najlepiej jakby nas chwalono i żeby dzban próżności rozlewał się na lewo i na prawo, i w tym najlepiej się czujemy i lubimy pławić, ale generalnie no też jest druga strona właśnie tej oceny. Każdy ma prawo do tej swojej oceny. Jeśli chodzi o krytyków, może ja już po prostu jakby nabrałem grubszej skóry, bo ja od zawsze jestem krytykowany. No ja to ja, ale też wychowałem się w domu, gdzie mój ojciec, który no, jest wybitnym twórcą, uznanym w świecie kina, krytykowany do dnia świra był non-stop, notorycznie. Za filmy nie dostawał więcej niż 4/10 i dopiero dzień świra, a zrobił przecież wcześniej te filmy wybitne, nagradzane wielokrotnie, czy Dom Wariatów, czy kultowe Nic Śmiesznego. No i potem, kiedy rzeczywiście Dzień Świra stał się kultowym filmem i jakby widzowie go obronili i w nim się jakby zakochali, to ci sami krytycy, którzy dawali czwórkę, pamiętam, mojemu ojcu, wcześniej lecieli na festiwalu w Gdyni z Rąsią i panie Marku, od dawna jestem pana fanem. A mój ojciec dostawał piany i mówił tak, fanem. No i mój ojciec jest bardzo bezpośrednio osobą, więc za przeproszeniem no, cisnął po rajtach tym krytyką. Nawet moja macocha mówiła, proszę cię, uspokój ojca, bo on wykończy tego krytyka. Więc ja jestem przyzwyczajony do tego. Krytycy są od tego, żeby krytykować i oczywiście mają do tego prawo, biorą przecież za to pieniądze, to jest ich zawód. Ale dla mnie zawsze mi też to mój ojciec powtarzał w pewnym momencie mojego życia, że jego już nie interesują żadne nagrody, że co z tego, że tu czy tam będzie nagroda czy uznanie krytyków, jeśli na film pójdzie 35 tysięcy powiedzmy ludzi. Często niestety u nas tak się zdarza, że to co kochają krytycy, na to nie chodzą ludzie. A tam gdzie są wielkie milionowe publiczności czy setki tysięcy ludzi chodzą, no to są najniższe noty krytyków. I mój ojciec zawsze mi mówił, mnie nie interesuje krytycy. Co z tego, że ja dostanę nagrody, jak pies z kulawą nogą nie obejrzy tego filmu. Tylko widzowie mnie obchodzą i mnie też. Ja robię filmy dla widzów, gram dla widzów. Sam jestem miłośnikiem kina. Na kinie się wychowałem. Mam swoich ulubionych aktorów. Podglądałem ich od najmłodszych lat i po prostu i tylko to mnie obchodzi. No ten odbiór, a rzeczywiście no ten odbiór i ta moja ciężka praca, ja sobie zdawałem sprawę, że jednym może się podobać to, jak tą rolę podjąłem, czy zagrałem, a jednym nie, ale jedno wiedziałem, że rok ciężkiej pracy nie może pójść na marne. Nikt nie chce, bo to często my mamy łatwość do tego, żeby krytykować innych i ich, że tak powiem, spuścić do kibla, ale nikt przecież
przecież nie chce zrobić złego filmu. To są ciężka praca, miliony złotych. Zresztą akurat film Gierek to jest w pełni z prywatnych pieniędzy. Tu nie ma pieniędzy z PiS-u, że wielu twórców bierze z PiS-u. Dobra, 35 tysięcy widzów, film się nie zwrócił, co mnie to obchodzi, to wydał nasze pieniądze. A tu nie, to są pieniądze inwestorów. Więc też krytycy powinni się zastanowić, bo jakby no, wpływają na to, już tam doszło do takich skrajności, że niektórzy mówią, żeby nie iść na ten film. No tak robić nie można, bo to jest nie w porządku. Najlepiej pójść samemu i sobie wyrobić opinię. I mamy pierwszego widza, który się do nas dodzwonił i który, jeśli jeszcze nie widział, to dostanie od nas zaproszenie. Proszę bardzo. Halo, halo. Cześć. Cześć, Michał. Cześć, Michał. Dzień Damy. Dobry. Cześć. Bardzo miło, że się udało mi dodzwonić do studia. Dzisiaj mam pytanie do naszego gościa. Misiek, mianowicie, jaka w twojej ocenie rola przez ciebie grana była najbardziej wymagająca? Do której roli musiałeś się najwięcej przygotowywać? Czy to był ten film właśnie ostatni, czy może jakiś inny? Ile najwięcej właśnie poświęcenia się kosztowało? Dziękuję za odpowiedź. Dzięki. I chcesz, zaproszenie jest dla ciebie podwójne. Tak jest. Proszę bardzo. Cieszę się. No właśnie, też o to chciałem zapytać. Czy tak jak mówisz, ten rok i przygotowanie do Gierka, czy jednak 7 uczuć, gdzie miałeś się zmierzyć z Adasiem Miałczyńskim? No to wiesz, nagle zdajesz sobie sprawę, że jesteś porównywany, będziesz z Cezarym Pazurą, z Markiem Kondratem. Więc co było trudniejsze? No, jeszcze u ojca być reżyserowanym, powiem, wiesz, już w roli głównej, nie w scenkach. Nie, no ja powiem tak. Ja jestem w pełni świadomy, że gdyby nie rola w 7 uczuciach, to nie byłoby możliwości, żebym ja mógł w ogóle podjąć i udźwignąć rolę psychicznie w rolę Gierka. No jak sam wiesz, tak samo jak w sporcie, tak samo w aktorstwie, nie tylko umiejętności, nie tylko talent, ale przede wszystkim najważniejsza jest głowa. No i rzeczywiście, kiedy ja trzeba zmierzyć się z tą presją, no nie wystarczy wymarzyć sobie tą rolę najlepszą, jaką tam by chciał człowiek zagrać, ale potem trzeba, jak się ją dostaje, to udźwignąć. Kiedy gra z tobą pierwsza liga polskich aktorów, albo musisz się zmierzyć z takimi wybitnościami, wybitnymi aktorami jak Marek Kondrat, Cezary Pazura, Andrzej Chyra i wielu, wielu innych przed tobą. Więc ja powiem tak, jako chłopiec marzyłem o tym i jak podglądałem tych Adasiów, czy Pazurę, czy Kondrata, to sobie myślałem, może kiedyś ojciec mi zaproponuje, ale wiedziałem, że on tak kocha swój zawód, swojego bohatera i tak na poważnie podchodzi, że nigdy nie powierzy roli komuś, kto nie jest na to gotowy. Mało kto wie, na przykład chociażby Dzień Świra w 3/4 był pisany 13-zgłoskowcem, jak pan Tadeusz. Mój ojciec ogromną wagę przywiązuje do pióra, do rytmów. Nie można zmienić u niego jednego zdania, jednego słowa, jednego przecinka. Często do wybitnych aktorów podchodził i mówił, posłuchaj, czy ty słyszałeś tam, żeby tam było napisane no? Bo aktorzy często się wspierają, wypowiadając kwestie i mówią właśnie no. I nawet na takie szczegóły zwraca uwagę. Więc ja powiem tak, tak sobie marzyłem, no ale nigdy, to myślę, wiedziałem gdzieś tam w głębi duszy, że to jest niemożliwe. Ale jak zmieniłem swoje życie 7 lat temu, przewartościowałem je, zrobiłem wielką pracę ze sobą, też posłuchałem słów ojca, że no, aktor, który nie gra w teatrze, no nie ma szansy na rozwój i że jakby teatr jest najważniejszy. I mimo, że nie miałem tej szkoły aktorskiej, no to po prostu zacząłem się rozwijać, chodzić na lekcje dykcji, po prostu rozwijać się w tym kierunku, nie licząc na to, że gdzieś mnie tam zatrudnią. No i to się stało. Będziesz gotów, to cię spotka. Najpierw dostałem główną rolę w takiej kultowej farsie słynnej Mayday 2, a potem zagrałem jeszcze wiele ról, ale potem taką przełomową w historii żołnierza według Kurta Vonnegutta w reżyserii Michała Znanieckiego, no to już jest taka jakby, jeśli ktoś nie zna twórczości czy tego tekstu, no to jest o bohaterze tragicznym, który, zresztą autentyczna historia, który odmówił
w armii amerykańskiej noszenia broni, za to został skazany na karę śmierci. No i ja taką rolę otrzymałem. Wtedy mój ojciec przygotowywał casting do Siedmiu Uczuć i on zawsze wszystkich ma wybranych aktorów, oprócz tego Adasia. On w ostatniej chwili na niego spływa. I sam mi się przyznał, że do końca nie brał mnie pod uwagę, dlatego że widział mnie tylko w rolach komediowych. Nigdy nie widział mnie w tej roli jakby takiej tragicznej. No i akurat to się tak złożyło, że przed samym filmem grałem w tym spektaklu, zaprosiłem ojca i to potem już mi moja macocha Małgosia opowiadała, że nagle ojciec ją złapał podczas spektaklu za rękę i mówi: mamy Adasia. I po występie, to była w ogóle dla mnie bardzo trudna rola, pierwsza dramatyczna, no wiele stresu, strasznie się bałem, wiele emocji. Ja pamiętam, że schodzę z tej sceny, to czułem, że to się udało, bo się to po prostu wie, kiedy ma się ten kontakt na żywo z publicznością i jak ona reaguje i że jest ta niesamowita energia. I schodzę taki zadowolony, a tu ojciec pierwsze co mówi: gratuluję, właśnie zostałeś Adasiem. I ja sobie pomyślałem: o mój Boże, nie wierzę w to. Z jednej strony poczułem radość i aż gorąco, tak, a z drugiej strony nagle zapadłem się, bo przelecieli mi wszyscy Adasie. Wiedziałem już, kto w filmie będzie występował. No i powiem szczerze, że jak to dzisiaj mówi młodzież, pampers pełny był i obsrałem zbroję i mówię: nie, no nie dam rady, ja tego nie dźwignę. Po prostu mój mózg zaczął szaleć i oczywiście ten krytyk wewnętrzny gdzieś mi tam mówił: jesteś beznadziejny, nie dasz rady i tego nie dźwigniesz. I mój ojciec po miesiącu zadzwonił i mówi: słuchaj, Michał, co się z tobą dzieje? No zaproponowałem ci główną rolę w moim filmie. Aktorzy czekają całe życie na taką, rolę. A ja, może to już też byłem gotowy emocjonalnie na to, po prostu opowiedziałem mu o swoich lękach, o tym, jak ja to przeżywam, ile mnie kosztuje, i mój ojciec powiedział: posłuchaj, wiesz, jak ja kocham kino, wiesz, jak kocham swojego bohatera i jak podchodzę poważnie do swojej twórczości. Gdybym nie wiedział, że ty sobie dasz radę, to nigdy bym ci tej roli nie zaproponował. No i tak to się zadziało. Czytałem, że Marcin Dorociński, który grał tam z tobą, nie dowierzał, tak? I na początku bardzo się bał gry obok ciebie. No nie tylko on, no słuchaj, ja się nie dziwię, no przez lata mojego hulaszczego życia rock'n'rollowego, i to mówiąc bardzo delikatnie, no bo wiadomo, jaki mój tryb życia był, no po prostu szedłem ogniem po bandzie jak mało kto i z taką opinią jakby wróciłem. Oni przecież nie musieli wiedzieć o tej zmianie, ale pamiętam, że na tych próbach rzeczywiście patrzyli na mnie jak na UFO i sobie myśleli, co ten stary Koterski chyba zwariował, że tego oszołoma zatrudnił w głównej roli. Ale ja też, tak jak tu przy Gierku, wiedziałem, że przy takim tekście, przy takim wyzwaniu i przy takich aktorach ja muszę być zawsze o krok przed nimi. I pamiętam do dziś, jak przyszedłem na pierwszą próbę, ja już umiałem cały tekst na blachę, który jakby dla aktorów, to wielu wybitnych aktorów, Robert Więckiewicz kiedyś się przyznał, że jak robił Baby są jakieś inne, to był załamany tym, że nie można tam nic zmienić i że trzeba się kuć tego na blachę i że to jest udręką dla aktora. No a ja przygotowałem się na blachę tekst na pierwszą próbę i pamiętam, że siedzimy wszyscy razem i czyta Maja Ostaszewska, Dorociński, Chyra, Cielecka, no pierwsza Więckiewicz, no pierwsza Woronowicz, pierwsza Liga Polskich Aktorów. Wszyscy czytają tekst, a ja z pamięci. I Chyra tak siedzi i mówi: o kurwa, prymus się znalazł. No ale na następną próbę, słuchaj, już wszyscy przyszli przygotowani z nauczonym tekstem. I też właśnie Marcin Dorociński mi mówił, już pod koniec zdjęć usiadł koło mnie i mówi: wiesz co, Michał, przyznam ci się, że jak dowiedziałem się, że ty grasz Adasia Miałczyńskiego, to mówię, będziemy się tu użerać, będziemy mieli do czynienia z oszołomem, nieprzygotowanym. Myślałem, co ten twój ojciec wymyślił? A on mówi: jestem pełen podziwu, i to często w wywiadach mówił, jak ty się tu rozwinąłeś, jak ty byłeś przygotowany. No i ja myślę, że tak jak mówię, oczywiście coś się komuś może podobać, coś nie, coś może wyjść, coś nie, ale jeśli
człowiek ma takie poczucie, że zrobił wszystko w 100% i że nie zlekceważył też tych ludzi, którzy przychodzą do pracy, to nie można mieć sobie nic do zarzucenia. Nawet jeśli jest krytykowany, to może człowieka wzmocnić. I kończąc tylko powiem ten wątek, że no to mnie przygotowało do roli Gierka, że ja wiedziałem, kiedy dostałem tą propozycję, że ja jestem w stanie się z tym zmierzyć, psychicznie przede wszystkim. Jeszcze wrócimy do Gierka, ale mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Cześć Michały, Bartek z tej strony. Cześć Bartku. I mam dwa pytania do Michała K. Oczywiście. Pierwsze jest takie odnośnie jeszcze jego ojca i pracy z jego ojcem, ponieważ krąży masa legend i anegdot. Jak to wygląda? Czy jest traktowany przez swojego ojca na planie na równi ze wszystkimi? Czy jego ojciec wymaga jednak od niego więcej? Czy raczej ma u niego większe fory? I drugie pytanie jeszcze do Michała K. Jak wyglądają jego relacje z Kubą Wojewódzkim? Ponieważ jakby nie patrzeć, paręnaście lat temu w programie Kuby Wojewódzkiego no Kuba robił albo scenariusz robił z Michała takiego typowego głupka, idiotę. I jak się odnosi do tamtych czasów i nie zajmuje linii. Dzięki, na razie. Cześć. Dzięki wielkie. No super pytanie. Ja powiem tak, najpierw może do tego Kuby się odniosę. Powiem tak, trudno powiedzieć, żeby ktoś robił z ciebie idiotę, bo on mnie jakby nie przykuł łańcuchem i nie zmuszał. No, a ja po prostu w tamtym czasie byłem idiotą, mówiąc delikatnie, bo powiem tak. No. Ja zapamiętam jedno, muszę to powiedzieć, bo pamiętam, że po prostu zwijałem się ze śmiechu, bo to było dużo moich znajomych tam, jak ty poszedłeś na galę Nike, wiadomo, prestiżowa nagroda literacka Gazety Wyborczej. Adam Michnik, prawda? A ty poszedłeś Nike, jak Nike, w stroju koszykarza z piłką i tam się plątałeś i zadawałeś mi jakieś absurdalne pytania. Michnikowi między innymi. To było coś, nie, to był, a taki, to był Monty Python taki kompletny. No słuchajcie, no powiem tak, no nie będę tego ukrywał, ale wtedy może nadmiar substancji, które przyjmowałem, nie pozwalał mi się łączyć z mózgiem i jakby z rzeczywistością i byłem od niej oderwany i tak jak mówię, no nie sądzę, żeby on mógł, nie ma takiej siły sprawczej, żeby ktoś z ciebie mógł zrobić kogoś, oczywiście na chwilę, ale to wszystko dzieje się i działo się w moim wypadku po prostu na moje przyzwolenie. Ja po prostu byłem totalnie odleciany, oderwany od rzeczywistości. No szedłem na maksa po bandzie, jak to się mówi, we wszystko, jak dzik w żołędzie. Nie liczyłem się z nikim i z niczym. Właśnie na tą sławetną imprezę, gdzie tu wybitni pisarze odbierają nagrody literackie Nike, ja ze złotym łańcuchem, bluza Nike i z piłką i podchodzę do Michnika i mówię, słuchaj, słyszałem, że ty jesteś... I co prawda to się też ludzi klasę poznaje, bo podchodziłem do innych pisarzy i mówię, słyszałem, że pan to grał w Toronto Raptors i pan tutaj na tej imprezie Nike'a. I ktoś tam, no Jezu, oburzony. A tu podszedłem do Michnika i mówię, dzień dobry, to pan jest tym trenerem Chicago Bulls? Nie, no i ziomal. I go przytuliłem, mówię, można autograf na piłce? A on mówi, proszę bardzo, to ja. I wszedł w to jak w masło, więc ludzie chyba, którzy znają swoją wartość, to gdzieś się na to nie obrażali i jakiś dystans do tego mieli. Ale powiem tak, no ten Wojewódzki to był mały pikuś przy tym, co ja wyprawiałem w ogóle generalnie w tamtym czasie i no szczerze mówiąc, teraz się z tego śmieję, ale generalnie też tak mówiąc szczerze, to nic śmiesznego, bo po prostu no, w tamtym czasie byłem po prostu, jakby moja choroba uzależnienia była tak rozwinięta, że ja nawet nie rozumiałem do końca swoich decyzji, swoich czynów i po długim czasie poniosłem za to jakby ogromne konsekwencje. Dzisiaj mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wygrałem życie, bo tak naprawdę do pewnego momentu było to śmieszne i fajne i tutaj wszyscy mnie poklepywali i każdy mówił, o fajny jest ten misiek, taki trochę głupawy, tutaj może nawalony towarem, ale każdy się może z nim napić i tego, ale generalnie uzależnienie używki wszelkiego rodzaju wcześniej czy później wystawią ci rachunek i ten rachunek jest, to często jest najwyższa cena i mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem wdzięczny za drugie życie, za to, że tu mogę z tobą siedzieć i z wami, bo wielu moich
kolegów, przyjaciół, ludzi, z którymi się leczyłem w ośrodkach uzależnień, takiego szczęścia nie mieli. Po prostu dzisiaj ich już nie ma. Pięknych ludzi. Dzisiaj pamiętam, jak po filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami była rocznica jednego z ośrodków uzależnień, w którym się leczyłem i tak chciałem im zrobić niespodziankę i tak dać coś od siebie, bo to byli wspaniali ludzie. I poprosiłem Marka Kondrata, mówię, czy pojedzie ze mną na taką rocznicę. I pamiętam, że on się zgodził, ale potem jak go odbierałem na dworcu w Gliwicach, to był tak roztrzęsiony i przerażony. Ja mówię, co? On taki jest przestraszony, co jest z gościem? No i weszliśmy na teren tego ośrodka i widziałem, że mu tak puściło. I on po tym spotkaniu, gdzie tam z tymi ludźmi, ci rodzice, te rodziny, jakby, bo to taki, jak była rocznica, to się zjechały rodziny tych pacjentów, którzy się leczyli, którzy skończyli to leczenie. I on po tym wszystkim złapał mnie za rękę i mówi, słuchaj Michał, muszę ci się przyznać, że byłem przerażony, bo myślałem, że tu będą jacyś umierający ludzie albo jacyś menele. A on mówi, tu po prostu no fantastyczni, piękni, zdolni ludzie. On mówi, nie chce się wierzyć, że ci ludzie są dotknięci tą chorobą uzależnienia. No i to, co jest w tym niestety najsmutniejsze, że no niestety większość z nich nie żyje, tych moich kolegów, przyjaciół, z którymi byłem, a ja dzisiaj tu jestem i tą łaskę jakby życia dostałem. Więc to też nie jest dla mnie problem. Z chęcią o tym mówię, bo czuję się w obowiązku. No właśnie, ty jesteś mówienia przecież, to zatrzymajmy się tutaj, chociaż czeka telefon, bo ty jesteś przecież przykładem osoby, która potrafiła, co jest takie trudne, zerwać z uzależnieniami. Co sprawiło, było tym przełomem, że ty postanowiłeś to zmienić, że dałeś radę to zmienić, że zerwałeś z tym rock'n'rollowym życiem, jak je nazywasz? No słuchaj, dzisiaj dużo o tym opowiadam i dużo ludzi się do mnie odzywa w czasach social mediów. Jakby każdy może się do mnie w tej sprawie odezwać, ale ja szczerze i dzisiaj wam to mogę powiedzieć, że ja generalnie ciężko mi odpowiedzieć na pytanie dokładnie, jak to się stało, bo ja byłem przypadkiem no po prostu skrajnym. No, terapeuci, bo ja kończyłem ośrodek za ośrodkiem. Roczne ośrodki zamknięte, gdzie łopata, piąta rano, bieganie po 15 kilometrów i praca hardcore. Jakieś terapie dzienne, otwarte, zamknięte. Wszystko, co tylko było. Mój ojczym, który wspaniały człowiek, który jest chirurgiem naczyniowym, jeździł nawet po świecie i jakby szukał czegoś, co jakiegoś środka albo czegoś, co może mi pomóc, bo już moi rodzice załamywali ręce. No ja po prostu zmierzałem krokami zmierzałem wprost w objęcia śmierci i myślę, że w pewnym momencie nawet moi rodzice się z tym pogodzili i dzisiaj za każdym razem, czy jak oni przyjeżdżają, czy mój przyjaciel Gustlik, którego pozdrawiam serdecznie, który jest chrzestnym mojego ojca, to za każdym razem, kiedy przychodzi na premierę spektaklu czy filmu, ma łzy w oczach, bo mówi, człowieku, bo on był ze mną zawsze, na dobre czy na złe, bez względu na to, czy ja byłem sławny i miałem mnóstwo pieniędzy, czy jak wszystko straciłem i nie miałem grosza i nikt nie chciał splunąć w moją stronę, to po prostu zawsze przy mnie był i on mówił, powiem ci szczerze, że myślałem, że ty tego nie przeżyjesz i za każdym razem, kiedy urodził mi się syn, czy kiedy przychodzi na moje premiery, to ma łzy w oczach i jest poruszony. A ja po prostu te 7 lat temu, możecie wierzyć lub nie, już zrezygnowany, w pewnym momencie usiadłem w domu i uświadomiłem sobie, że no już tylko bilet w jedną stronę mnie czeka, czyli już, że jeśli się teraz nie zatrzymam, to koniec, ale byłem w takiej obsesji uzależnienia, że nie byłem w stanie tym zerwać. Nic mi nie pomagało, żadne terapie. I wtedy uklęknąłem i mówię, Boże, proszę Cię z całego serca, bez żadnego licytowania, bo wiele razy prosiłem, jak się, że tak powiem, wszystko waliło, to mówię, Panie Boże, pomóż, ja już na pewno się zmienię. No i jak się zmieniło, to ogień. No to jak nie do Pana Boga, bo już mi wstydzę,
wstyd było, tyle razy go oszukałem, to do Jezusa. Jezu, pomóż, na pewno się zmienię. No i ogień. A jak już do Jezusa tyle razy go okłamałem, to Matka Boska i Matko Boska, no tym razem na pewno, tylko żeby te sprawy wszystkie się wyprostowały. A tu pierwszy raz z takim, no nie wiem, jakiś cud się stał i po prostu uklęknąłem i mówię, Panie Boże, bez żadnego licytowania, odbierz mi tylko tą obsesję, a ja zrobię wszystko, ale to wszystko, żeby już nigdy więcej nie sięgnąć po narkotyki czy po alkohol, nie sięgnąć po żadne środki zmieniające świadomość i możecie w to wierzyć lub nie. Na drugi dzień każdy, kto zmierzył się z uzależnieniem, wie, co to są ciągi alkoholowe czy narkotyczne, kiedy nie można się z nich uwolnić i po prostu nie można tak odstawić. Na drugi dzień po prostu jakbym nigdy w życiu nie pił, nie zażywał. Przestały mi się trząść ręce i się okazało, że jestem jakby od tego wolny, ale wiedziałem, że to jakby trzeba pielęgnować, że to nie jest raz na zawsze, tylko że muszę włożyć dużo ciężkiej pracy. No i zacząłem chodzić na meetingi, na terapię i do dziś jestem szczęśliwym ojcem. I powiem jeszcze tak, bo to dla mnie jest ważne, pamiętam, że jak mój syn się rodził, to już wrócę do tego pytania z ojcem, robiliśmy 7 uczuć i pamiętam akurat moja partnerka Marcela mówi, że oświadczyła mi, że jest w ciąży, mój ojciec w tym wirze przygotowań, zaraz wchodzimy na plan, a ja przychodzę i siadam, zaczynamy próbę, a ja mówię, słuchaj Marek, zostaniesz dziadkiem. I mój ojciec, widziałem, że był w takim szoku, że w ogóle ta wiadomość w tym momencie, kiedy on zaczyna, wiem, że go tak jakby dostał pałą w łeb, ale ja mówię do niego, czy ty sobie wyobrażasz, że to będzie pierwszy koterski, który urodzi się w trzeźwej rodzinie, bo dziadek mój i ojciec mojego ojca zapił się na śmierć, mój ojciec przez lata zmagał się z uzależnieniem, dzisiaj ponad 20 lat nie pije, no a nasz Frysio, mój Fryderyk, urodził się jako pierwszy koterski w trzeźwej rodzinie i ja, i to jest dla mnie, jeśli zapytałbyś mnie o mój największy sukces, to jest mój największy życiowy sukces. Reszta, te filmy i to wszystko przy tym nie ma tak naprawdę znaczenia, no bo to jest jakby najważniejsze, że udało się tą sztafetę pokoleń przerwać. No i tak ta historia pokrótce, a tak naprawdę po dłużce wyglądała, bo wiem, że to... Idealnie, słuchaj, to... nas nic tutaj nie goni. Mamy kolejny telefon, do tego jeszcze poprzedniego wrócimy. Pytania o współpracę z tatą na planie, ale prosimy bardzo i słuchamy. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robert z Lubina, kłaniam się. Cześć, Patrzę Robert. Misko. Witam ciebie, Michał, witam ciebie, Misiek. Witam, cześć. Przysłuchuję temu, co mówi Michał, czyli Misiek, i w zupełności się z tym zgadzam, co on mówi. Uważam też, że każdy z nas dojrzewa i w miarę upływu lat dochodzi do takich wniosków jak Michał. Ale moje pytanie będzie związane nie z filmem Gierek, którego jeszcze niestety nie oglądałem. Ale mamy dla ciebie kody, więc zaraz ci prześlemy. Nie? Super. Ale kilka dni temu obejrzałem film właśnie 7 uczuć. No i powiem szczerze, że siadłem na kolana. Siadłem na kolana dosłownie. Moje pytanie będzie związane, Misiek, z tą sceną, tym monologiem, wywiadem, który rozpoczynał cały film i później był kontynuowany. Chodzi właśnie o tą twoją wypowiedź na samym początku. Ja oczywiście też w pewnym sensie jakoś się utożsamiałem z tą postacią tego Miśka, przepraszam, tą, którą grałeś, z Adasia, i te słowa naprawdę uderzyły. I powiedz mi, czy to byłeś ty, czy grałeś? No, odpowiem tak, to bardzo ciekawe pytania, wdzięczny jestem za takie pytania. No, powiem tak, ta w ogóle historia generalnie Adasia Miałczyńskiego, nie jest to pewnie żadną tajemnicą, no, ale gdzieś jest to po części alter ego mojego ojca. To nie są moje historie, ale jakby też są mi bliskie. No i jak to się mówi, historia lubi się powtarzać, tak jak mój ojciec zmagał się z uzależnieniem i od wielu lat już jest trzeźwą osobą, tak ja i się z nim zmagałem, ale kiedy dostałem tą rolę, no to nie, no to jest gdzieś tam historia zapisana przez mojego ojca, ale
też mi bliska. Myślę, że bliska wielu osobom i stąd fenomen tego Miałczyńskiego, że każdy, kto go odgrywał, mógł go przepuścić przez siebie, bo każdy z nas po części jest tym Miałczyńskim. Każdy zmaga się z tymi lękami, z tymi niedoskonałościami, z natręctwami na różną skalę, mniejszą lub większą. I to nie tylko mężczyźni, bo też kobiety. I nieraz właśnie podchodziły do mojego ojca kobiety i mówiły: panie Marku, skąd pan wziął te pomysły? Jakby pan ukradł to z mojego życia. Ja mam dokładnie tak samo jak Adaś Miałczyński. Więc oczywiście ja to grałem, ale po części czerpałem jakby ze swoich też doświadczeń. Ta postać Adasia Miałczyńskiego była mi bardzo, bardzo bliska, aczkolwiek trudność polegała na tym i też mój ojciec się o to martwił, jak mi powierzył tą rolę. No ja akurat, kiedy ją przyjąłem, można by powiedzieć, byłem człowiekiem przysłowiowego sukcesu, czyli nie byłem w takim momencie swojego życia jak Adaś Miałczyński, bohater, którego odgrywałem, który przegrał życie. Ja akurat zaraz miał mi się rodzić syn, wspaniała partnerka, trzeźwy od kilku lat, w końcu moje życie nabrało rozpędu i wyszło słońce, więc jakby bardzo trudno, to już na początku o tym gadałem, znowu musiałem zmanipulować swoją psychiką, swoimi uczuciami, żeby wejść w ten stan taki agonalny Adasia Miałczyńskiego i wejść w te jego traumy. I musiałem te traumy przyjąć i powiem szczerze, że nawet chyba trudniejsza była to dla mnie rola emocjonalnie niż Gierka, bo po prostu strasznie dużo negatywnych emocji miałem w sobie, bo ten bohater miał te emocje i żeby je odegrać, musiałem je przeżywać na nowo. I pamiętam, że często tak jest niestety, że aktorzy potem po trudnych zdjęciach sięgają po alkohol czy po inne znieczulacze, żeby się odciąć od tych emocji. No a ja tu już byłem trzeźwym człowiekiem i pamiętam, że musiałem sobie z tym poradzić, więc to było dla mnie bardzo trudne. I pamiętam, że czasami wracałem po zdjęciach, kładłem się na łóżku i po prostu cały byłem w takim ogromnym napięciu. I tylko nawiązując też do tej pracy z moim ojcem, u mojego ojca, powiem szczerze, do legendy, wiem, legendami, ale mojego ojca nikt nie ma tak. On pisze scenariusz przez kilka lat, 7 lat, najpierw jest 1000 stron, potem 500, potem 400, potem 300, potem 200, a potem 100. Każde zdanie jest, rezygnuje z wszystkiego dookoła, żeby została ta kwintesencja. Te wszystkie zdania mają swoje rytmy, są pisane 13 lub 11 z głoskowcem. Dla aktorów wybitnych, takich jak Kondrat czy Więckiewicz, przekleństwo w nauce, ale potem to też dzielili się ze mną czymś takim, że o dziwo bardzo ciężko się tego uczy, bo nic nie można zmienić, ale z drugiej strony to potem pomaga w postaci, że te dialogi, kiedy staną się już twoje i ty je wkujesz na blachę, to one nagle nabierają takiego niesamowitego rytmu i autentyczności, ze względu na to, że mój ojciec przez wiele lat był dokumentalistą, jeździł po różnych miejscach i nagrywał bohaterów swoich dokumentów na dyktafon. I potem spisywał ich wypowiedzi i zorientował się, że mowa pisana jest zupełnie niż mowa mówiona, że tak się wyrażę. Czyli jeśli piszemy, staramy się pisać bardzo gramatycznie, a jeśli się wypowiadamy i mówimy, jest przestawny szyk słów, zdań i w ogóle często te zdania w ogóle nie są gramatyczne. I mój ojciec na to zwraca uwagę, tego trudno się nauczyć, ale to rzeczywiście zachowuje rytm. I tu też pamiętam, jak się przygotowywałem z Markiem Kondratem do Wszyscy jesteśmy Chrystusami, mówiłem: Marek, może byśmy wyrzucili chociaż te zająknięcia albo te przecinki, a on mówi: nie, 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 u twojego ojca tak nie ma. U twojego ojca każde zdanie jest jak utwór muzyczny. Jeśli byś wyrzucił jedną nutkę, to już nie będzie ten sam utwór i nie będzie tych rytmów jak na przykład w ryj dać mogę dać, to ja w ryj dać mogę dać. No niby nic, ale to się świetnie zapamiętuje. To jest jak muzyka, tekst akurat tu z Dnia Świra Marka Kondrata i Cezarego Pazury. Ale generalnie nie ma taryfy ulgowej.
jest coś wspaniałego, że mój ojciec kocha aktorów, nie pozwala im siadać między, nie pozwala im stać między scenami, zawsze jakby wymaga od dyżurnych planu, żeby aktorzy siedzieli, każdy żeby miał swoje krzesło. Wie, jak trudny to jest zawód. Często niestety na planach tego jakby ludzie i twórcy i producenci dzisiaj nie rozumieli. Robi się szybko, po prostu za wszelką cenę, jak najtaniej, żeby jak najwięcej się nachapać pieniędzy. I to jest niestety no, to jest minus i dla aktorów, i dla widzów, i dla filmów, bo po prostu jakby producenci czy twórcy nie rozumieli, że aktor to jest tylko człowiek. My też potrzebujemy odpocząć, my grzebiemy we swoich emocjach, w swoich uczuciach. No a mojego ojca, pamiętam jak siedziałem z Marcinem Dorocińskim i on powiedział, uwielbiam tu przychodzić na ten plan, bo wiem, że taki film się już nigdy nie zdarzy. Mój ojciec codziennie do wszystkich aktorów pisał listy o tych postaciach, o tym, ich nastroje pytał, mówił, żeby nie fiksować się na to, co na przykład na próbie wymyśliliśmy, tylko żeby poddawać się atmosferze dnia, chwili. To znaczy, kiedy gramy dzisiaj, przecież ja mogłem, dzisiaj przyjdę, dzisiaj ten nasz wywiad może być inny, inny jutro, inny tak. Pojutrze, nie? Bo ja przychodzę z czymś innym w innym nastroju. Tak. I żeby właśnie tą prawdę oddawać w tym, żeby poddawać się tej chwili. Więc jakby nie było taryfy ulgowej, a nawet gdyby mój ojciec chciał taką taryfę zastosować, no to ja pod presją tego, że wiedziałem, że wszystkie oczy na mnie skierowane i że nie mogę zawieść mojego ojca, no to sobie sam podwyższałem tą poprzeczkę, aczkolwiek powiem, że kiedyś robiliśmy ten film Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ja miałem bardzo duże monologi, siedzimy z Markiem Kondratem przy stole. On jako ojciec, którego odgrywa, słucha i kiwa tylko głową. I pamiętam, że to była hala na Chełmskiej, gdzie wtedy nie było klimatyzacji. 38 stopni w hali, czy tam do 40 nawet, i mózg się lasował. I ja już w pewnym momencie nie wytrzymywałem. I mój ojciec właśnie już któregoś dnia mi zwrócił, mówi, słuchaj Michał, czy słyszałeś, żeby tam było no, czy ten jest tak w tym zdaniu? A ja już nie wytrzymałem presji i mówię, kurwa mać, jak tak, to se sami róbcie ten film i ja tego filmu nie dam rady już zrobić. Byłem młodym chłopakiem, wyszedłem wtedy z hali i to, co mnie najbardziej ujęło, to, że mój ojciec wybiegł za mną i mówi, słuchaj Michał, przepraszam cię, wiem, jaki to trudny dla ciebie film, trudny temat, bo gdzieś wracaliśmy do swoich prywatnych przeżyć, do swojej przeszłości, do moich trudnych przeżyć z dzieciństwa i mi powiedział coś takiego, mówi, jeśli ty, a wiem, jak on kocha kino ponad wszystko i swojego bohatera, ale powiedział mi, jeśli to ma cię tyle kosztować, jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie tego robić, to zejdźmy z planu i nie róbmy tego. Ten film nie jest warty tego, żebyś ty tak cierpiał. I tak wtedy poczułem się kochany przez ojca, że już mogłem grać do końca i nic mi nie przeszkadzało, żadne uwagi, bo poczułem się wyjątkowo, że on był w stanie zrezygnować ze swojego marzenia na rzecz mojego samopoczucia i tego, żebym się dobrze że czuł i czuł się ważny. Niebywałe podejście. Żeby troszeczkę wprowadzić odrobinę elementu humorystycznego. O, dobrze. To jest, wiesz, to są internety, tu jest czat, ja ten czat staram się rzucać okiem i czat troluje. No czat troluje, że dzisiaj moim gościem w Hyde Parku jest Robert Kubica. I jest bardzo dużo na przykład takich pytań, czy dalej w Alfa Romeo Racing Orlen będziesz jeździł i tak dalej. Ale są też konkretne pytania. Norbi na przykład pyta, czy kiedyś w Rilu ciebie pomylono z Robertem Kubicą. Maciek z Klanu pyta, czy Misiek zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest popularny i lubiany w serwisie wykop.pl na tagu poświęconym Formule 1. Jeszcze tutaj Bartek Walkówka pyta, czy gdybyś dostał propozycję zagrania Roberta Kubicy w filmie biograficznym opartym na historii polskiego kierowcy, to czy byś przyjął? No powiem tak, ja się aż dziwię, że jeszcze tej biografii nie ma, bo chyba wszyscy na nią czekamy. No i Robert Kubica, no to jest wyjątkowa postać, no niepowtarzalna. To jest na miarę takiej postaci jak Robert Lewandowski. No po prostu historia niezwykła i oczywiście no to tak jak nie marzyłem, żeby zagrać Gierka, to całe życie marzyłem, żeby zagrać Roberta Kubicę. Tym bardziej, że rzeczywiście często z nim nie
mylono i pamiętam taką śmieszną sytuację, no nie ma się czym chwalić i tego nie powtarzajcie, ale byłem za tych czasów, kiedy byłem odklejony od myślenia i od rzeczywistości, nie miałem prawa jazdy, jedna z marek, już nie będę mówił, która, zaproponowała mi, zaproponowała mi, czy bym nie został ambasadorem i czy bym w tamtych czasach nie wziął, no, że mi samochód dadzą, zajebiste auto, kurczę, silnik 3.2, no wypas, kurczę, tam do ileś tam koni, a ja generalnie nie miałem pojęcia, nie miałem prawa jazdy, ale mówię, jak ale da. Miałeś zabrane, czy nie miałeś? Nie, nie miałem, w ogóle na szczęście Bóg mnie chronił przed tym i przy tym rock'n'rollowym życiu nie miałem prawa jazdy i to chyba dobrze, bo wiadomo, że w tych Stanach można popełnić głupotę, która jest nieodwracalna. Mówię o wsiąściu za kierownicę pod wpływem i można zniszczyć sobie całe życie. W każdym bądź razie, no ja sobie jako wtedy oszołom pomyślałem, no prawa jazdy nie mam, ale trudno odmówić takiej okazji. No, dają furę za darmo, to trzeba wziąć. Nie pamiętam, namówiłem moją koleżankę, mówię, słuchaj, jedziemy tam, jak się zapytają o prawko, to ja powiem, że wczoraj trochę popiłem, to ty weźmiesz, powiem, że jesteś moim kierowcą i ten. No i ona mówi, nie ma problemu. I podjeżdżamy pod ten salon, no i kurczę, już wsiadamy do tego samochodu, ona siedzi koło mnie i nagle jakaś babka przechodzi i mówi, o, dzień dobry, jaki świat mały, jeszcze tydzień temu widzieliśmy się na Hungaroring, nie? I ja mówię, wtedy w ogóle nie skumałem, mówię, jaki Hungaroring? A ona mówi, ta moja koleżanka mówi, no przecież Kubica jechał tydzień temu na Hungaroring. I ja mówię, no to ładnie. I ona generalnie była przekonana, że Kubica podjechał pod salon samochodowy. Więc często mnie mylono i rzeczywiście nawet ci ludzie z wykopu zwrócili się do mnie. No i to chyba taka prośba dla tego portalu, żeby po prostu nie likwidować moich zdjęć. Prosili mnie, żebym wsparł ich, bo mówią, że często właśnie tam trolują i wrzucają moje zdjęcia jako Roberta Kubica, ale że są masowo kasowane. Więc no proszę was, nie róbcie im tego, bo widocznie to im sprawia dużo radości. No a jeśli im sprawia, no to nie ma co im tej radości odbierać. Apelujemy do bratniego portalu Wykop. Słuchajcie, nie wycinajcie Miśka. Dokładnie, niech Kubica idzie na grubo. Dobrze, odbierzmy telefon, bo czeka widz nasz długo. Prosimy bardzo. Halo, dzień dobry. Z tej strony Mateusz z Wałcza. Cześć Mateusz. I mam po jednym pytaniu do pana właśnie Miśka i do pana Michała Polacha. Do mnie? Proszę bardzo. O, to ja jestem ciekawy, co to za pytanie. No to mam pytanie właśnie do pana Michała Kolerskiego. Jeżeli chodzi o na przykład krytykę i ogólny hejt, który czasami się rozlewa w sieci i czasami właśnie dotyka też aktorów za na przykład jakieś nieudane produkcje filmowe albo gorsze role. Jak pan radzi sobie ze stresem, z jakąś krytyką? I czy ma pan nawet jakieś rady dla nawet może początkujących aktorów, czy po prostu ludzi, którzy chcą działać publicznie? Dobrze. No i pytanie do ciebie. A do mnie? Ja od razu powiem, że nie wiem, kto będzie nowym selekcjonerem, bo już pojawiają się kolejne nowe nazwiska i czekam do 31. To mam właśnie pytanie jeszcze właśnie do pana Pola. Czy jest już jakaś perspektywa, jeżeli chodzi o kanał sportowy i Mistrzostwo Świata w Katarze? Czy będą jakieś nowe, dobre formaty, które będą zapowiadać ten turniej? Na pewno. To od razu powiem, że oczywiście uzależniamy ilość programów i to, jakie one konkretnie będą, od tego, czy tam będzie gra Polska, czy nie. No, jednak inaczej się ogląda mundial i robi mniej. Jak będzie Polska, no to na pewno będziemy robić takie konferencje prasowe, będziemy pokazywali tak jak podczas Euro. No, na pewno będą inne formaty wtedy, gdy tam będziemy grać, a inne, kiedy nie będziemy, ale na pewno będziemy przeżywać. No, mundial jeszcze w ogóle w listopadzie, wiesz, że w ogóle finał jest parę dni przed Wigilią, żeby było śmieszne. To super. No, to, no z jednej strony. No ale inaczej. Inaczej, tak. Będziemy to razem przeżywać i właśnie siedzimy i kombinowaliśmy ostatnio nad tymi formatami. A pytanie do ciebie, trochę opowiadałeś, ale czy w ogóle spotyka hejt? Bo nawet teraz, słuchaj, nie znalazłem właściwie pretensji do ciebie o rolę Gierka. Wręcz ludzie uważają, że, no, że to jest bardzo dobra rola. No właśnie, może nawet taka za dobra. Nawet ktoś, słuchaj,
to uważam, że może to było w formie hejtu, ale moim zdaniem to jest dobra recenzja, że dzięki tobie ten film mógłby mieć pod tytuł Pierwszy sekretarz, który pozostał człowiekiem. Tak jak wiesz, o papierze, że pokazałeś ludzką twarz Edwarda Gierka. No ja powiem tak, tak jak już na początku powiedziałem, jakkolwiek by, że tak powiem, ten film czy moja rola nie została odebrana, no to wiem jedno już z doświadczenia. Jeśli wkłada się w coś rok pracy, ciężkiej pracy, poświęca się swoje życie, a nawet rodzinę, bo to nie jest tajemnicą, ja w pewnym momencie wiedziałem, że ja nie mogę grać tego Gierka, ja muszę się nim stać po prostu i powiedziałem do mojej partnerki, mówię, słuchaj Marcela, ja muszę się na pół roku wyprowadzić z domu, rozumiesz to? A ona mówi, nie rozumiem. Ale jak się fizycznie, kogoś... czy tak? Czy... No, wyprowadzić po prostu z domu, żeby się przygotowywać dalej, żeby się nie rozpraszać. I mówię, słuchaj Marcela, muszę się wyprowadzić na pół roku z domu. Mówię, rozumiesz to? A ona mówi, nie rozumiem, ale jak się kogoś kocha, to się robi dla niego coś, co się nie rozumie. To niestety doprowadziło też do kryzysu w naszym związku, bo to nie było tylko to pół roku. To było pół roku mojej nieobecności podczas przygotowań, potem 3 miesiące podczas realizacji filmu i potem jak ja już wróciłem, to mnie też nie było, bo byłem już tak głęboko w tej roli, że jakby byłem totalnie nieobecny. Ale wracając do hejtu, powiem szczerze, aha, i tylko chciałem powiedzieć, że jak się wkłada tak ogromną pracę i takie poświęcenie, to to się musi obronić. To się może niektórym nie podobać, ale nikt nie jest w stanie mi zarzucić, że ja po prostu no, nie podszedłem poważnie do tej roli, czy jakby zaniedbałem w jakimś stopniu. Jeśli ktoś uważa, że wykonałem to źle, to ja powiem tak, zrobiłem to najlepiej jak potrafiłem, widocznie lepiej nie potrafiłem i mam też na to jakby akceptację, no bo wiem, że jestem człowiekiem, który ma ograniczenia i nie jest doskonały, ale jeśli chodzi o hejt, to powiem tak, szczerze wam powiem, jestem tyle lat w tej branży i ja trafiłem w swoim życiu na tak przysłowiowy rozkwit kariery, czyli bycia popularnym w momencie, kiedy pojawiły się wszystkie portale, które są typowo hejtujące. I wtedy to jeszcze w porównaniu z dzisiejszymi, dzisiaj to jeszcze jest jakaś w ogóle, jakieś granice są, już się boją pozwów i tak dalej, ale wtedy to była wolna amerykanka. Wtedy portal cię wyzywał tak z nagłówkiem, jak dzisiaj ci hejterzy, którzy piszą pod, że mogą po prostu jakby wylać swoją całą nienawiść na ciebie. I wtedy to były straszne dla mnie chwile, dlatego że ja jako młody człowiek byłem po dniu świra. Nagle stałem się tak popularny i ludzie mnie tak kochali, że gdziekolwiek szedłem na dyskotekę, to nie musiałem mieć portfela, bo po prostu wszyscy chcieli się ze mną napić i mogłem tak tydzień, że tak powiem, bez grosza melanżować i wszyscy mnie kochali i mówili, Misiek, super. Ludzie na ulicach otwierali okna i krzyczeli, jak tatuś zrobi dziubek, to nie ma uja we wsi. No i tamten. No i wiadomo, i to po prostu było coś niesamowitego, a z drugiej strony nagle te portale i hejt tak straszliwy, że to dla mnie było, no sobie myślałem, o co tutaj chodzi? Życzyli mi nawet śmierci, mówili, niech zdechnie ten ćpun, ten głupek. Ja sobie myślałem, no to jak to jest, to tu mnie kochają, a tu mnie nienawidzą, to gdzie są ci, co mnie nienawidzą? Powiem, dzisiaj już minęły lata, no już jestem dojrzałym facetem po 40, ale powiem, że do dziś sobie z tym nie radzę w takim sensie, że wtedy byłem w rozpaczy, a dziś nie radzę sobie, że nie spływa to po mnie jak po karce. No nikt nie jest na to gotowy. Jak robiliśmy Gierka, to ja mówię do Jana Frycza, mówię, ty Janek, dawaj, założę ci Instagram, ty jesteś teraz, wiadomo, po tej roli w Sierpnąc od świateł, no to był ten, ja mówię, przecież ludzie cię kochają, założę ci ten Instagram, zobaczysz, ile będziesz miał followersów. A on mówi do mnie, słuchaj Michał, ale ja nie chcę. On mówi, choćby tam, kurde, było 100 pochlebnych wiadomości, a będzie ta jedna, że, która mnie obraża, to ja będę tylko pamiętał tą jedną. Ja chcę być z daleka od tego, bo ja nie mam na to siły, nie jestem na to odporny, na tą ludzką nienawiść. I ja dzisiaj powiem szczerze, że w ogóle generalnie już przez to, że może tyle jestem w terapii, że ze sobą zrobiłem jakiś porządek ze swoimi emocjami, uczuciami, to
mam też trochę zrozumienie dla hejterów. To może być jakby no, dla was dziwne, co ja mówię, ale ja generalnie współczuję tym ludziom, bo wiem, że każdy, kto bezpodstawnie mnie wyzywa w internecie, cierpi, że to jest cierpienie i przekonałem się o tym na własnej skórze, jak ktoś napisał mi, nie wiem, młody koleś, pisze mi ni stąd, ni zowąd, ty ćpunie jebany, żebyś zdech. I ja mu piszę, odpisuję na to, mówię, słuchaj, przykro mi, że ty tak cierpisz, że coś takiego w tobie w moim życiu się stało, że ty musisz taką negatywną energię akurat na mnie wyładować. I ja mówię, kurczę, ja jestem osobą wierzącą, pomodlę się za ciebie, żeby tobie było lepiej. I za dwa tygodnie chłopak się odzywa i mówi, wie pan co, liczyłem na to, że pan tego nie przeczyta. Przepraszam pana, że tak się odezwałem. I generalnie zacząłem wielu ludziom odpisywać miłością i okazało się, że jeśli ja gdzieś byłem na tym, w tym takim, że tak powiem, niedojrzałości emocjonalnej i na początku swojego życia w trzeźwości wdawałem się w to. Ktoś mnie obraził, to ja mówię, ja mu teraz pocisnę, to on mi. To tak jakby wymiana zdań nie kończyła się. Tego nie było końca i nakręcająca się spirala nienawiści. A kiedy ja dziś już jako inny człowiek, też dojrzały, bardziej emocjonalny, odpowiadam jakby z miłością do drugiego człowieka i mu współczuję, że on ma potrzebę wyzwać kogoś. Bo ja generalnie, jak w moim życiu jest super, to jest taki test, nie wiem, czy ty sobie robisz samochodowy, jak ja mam wszystko poukładane i w moim życiu wszystko się układa, to jak jadę samochodem w korkach, czy wjeżdża, czy nie wjeżdża, czy mi mrygnął, czy nie mrygnął, dla mnie niech wszyscy jadą, ja poczekam, ja wpuszczę ten. A jak ja mam coś zaniedbane w swoim życiu, gdzieś coś tam mnie gniecie, gdzieś jakaś krzywda mnie spotka, to ja już czuję, że jestem nerwowy, jak jedzie, ten kurczę taki, ten siaki, wpuściłem go, nie mrugnął mi, no i nie chcę już używać słów, ale wiadomo, no piekło w samochodzie moim, w mojej kabinie się odbywa i ja wtedy sobie myślę, o kurde Michał, to jest właśnie sygnał, że coś z tobą jest nie tak, że to ze mną jest nie tak, że to nie ci ludzie mnie denerwują, tylko ja się denerwuję na nich. I tak samo jest z hejtem, to nie ja nienawidzę tych ludzi, tylko ja mam jakąś nienawiść do siebie, czegoś w sobie tam nie dopatrzyłem, jakieś mam tam deficyty, więc jakby tak na to teraz patrzę, ale generalnie skłamałbym, gdybym powiedział, że sobie radzę, bo to jest przykro. No, nikt nie lubi o sobie słuchać jakiejś takiej nieuzasadnionej nienawiści, więc generalnie też jeszcze jedna taka zasada, żeby tego po prostu nie czytać, jak najmniej czytasz, bo jak nie czytasz, to tego nie karmisz, jakby tego bólu, który ci to sprawia i tego to nie istnieje. No a innego wyjścia nie ma. No najlepiej by było, jakby ludzie byli dla siebie życzliwi, ale czy to jest możliwe? Ale to jest bardzo dobre podejście, żeby odpłacać miłością. Mnie wiadomo, żaden wielki hejt nie spotyka, ale też z czasem przestałem się denerwować. Mam podobne do ciebie podejście, tylko że nie ma tej czarnej strony w samochodzie, kiedy jest źle. Ja też już teraz wyznaję zasadę żyj i pozwól żyć i mało co jest mnie w stanie zerwać. A propos Jana Frycza, którego zresztą swoją drogą bardzo też bym chciał zaprosić do Hejt Parku. Myślę, że on tą rolę, ślepnąc od świateł, Dario, stworzył tak genialnie, że nikt się nie odważyłby nawet mu coś napisać hejterskiego. Bałby się, bo bałby się, że dojedzie potem. No, drobne obowiązki wobec naszych sponsorów. Chciałem przypomnieć naszym widzom, że partnerem programu jest dystrybutor telewizorów marki Philips. Właśnie widzicie, The One and Only, jedyny, który ma wszystko. Jeśli szukacie telewizora do oglądania meczów piłkarskich, sportu, idą igrzyska, no tylko nie wiadomo jak tam nasi, albo właśnie takich rozmów jak te, to serdecznie polecamy telewizory marki Philips i odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Cześć Michał, cześć Michał, Krzysztof z Gniezna z tej strony, witam. Witamy cię, Krzysztofie. Cześć. Na wstępie chciałem tylko zaznaczyć, Michał, ewidentnie nie ty tego wieczora prowadzisz ten program. Ale ja nie jest to ja jestem tylko drobnym moderatorem. To jest gość główny. Macie okazję przejść na ty z Michałem Koterskim, więc ja tutaj się nie wcinam. Nie taka moja rola. Dlatego bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Cześć, Misiek. Krzysiek z tej strony. Cześć, witaj. Misiek, ja mam do ciebie takie pytanie odnośnie
wcześniejszych twoich, że tak powiem, przeżyć, jakie doświadczyłeś, no niestety nie fajne, ale bardzo się cieszę prywatnie, że już z tego wyszedłeś i jesteś na bardzo dobrej drodze, bardzo się cieszę. Natomiast mam takie pytanie odnośnie twoich byłych, czy tam pewnie jeszcze niektórych kolegów, a mianowicie pracowałeś kiedyś u Kuby Wojewódzkiego. Wyglądało to, że naprawdę byliście bardzo dobrymi kolegami, a w końcu w którymś programie powiedziałeś, że Kuba był taką osobą, która nawet ona w momencie twojego takiego upadku nie chciała z tobą współpracować. I mam takie pytanie, czy masz żal do takich sytuacji, czy czegoś cię one nauczyły i czy uważasz, że w tym show biznesie po prostu nie ma po co szukać przyjaźni? No super pytanie, znaczy i bardzo trudne to jest pytanie, ale generalnie odpowiem tak. Jakby na początku tej drogi, czy w tamtych momentach, kiedy rzeczywiście, no słuchajcie, jako młody chłopak, który rzeczywiście no, był w szponach uzależnienia, nagle byłem no, wszędzie, w sensie na pierwszych stronach gazet i nagle tak jakby świat oszalał na moim punkcie. Ale to właśnie było powodem wpadnięcia. Nie, ja już byłem uzależniony od 14 roku życia, ja już w show business wszedłem w apogeum mojego uzależnienia, ale nikt o tym przecież nie wiedział. Ludzie uzależnieni potrafią to tak ukrywać. Wszyscy myśleli, że ja jestem po prostu no tak odklejony od rzeczywistości. Czy jestem idiotą, no to jak to często mnie nazywali. I rzeczywiście pewnie taki byłem i tak się zachowywałem, więc jakby też nie mam żalu dzisiaj do nikogo o takie postrzeganie, bo sobie na to zapracowałem, zasłużyłem. Ale rzeczywiście w tamtym momencie, kiedy wszystko runęło, ja miałem wielu przyjaciół tak zwanych w show biznesie. Wszyscy chcieli ze mną się zadawać, ogrzać w cieniu mojej tej przysłowiowej sławy. No, często też Kuba powtarzał mój brat, ja byłem tym karmiony i szczerze powiem, tak jak ja spadłem z samej góry i w pewnym momencie tak na maksa przegiąłem, że nikt nie chciał ze mną pracować, nikt nie chciał splunąć w moją stronę, to miałem żal i do niego i do innych wielu no, znanych i moich bliskich znajomych, że oni nie chcą wyciągnąć do mnie ręki albo że nie chcą mi pomóc. Dzisiaj, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o moją relację z Kubą Wojewódzką, no to jest ona żadna, ale nie z tego względu, że ja mam do niego żal. Ja jestem wdzięczny nawet tym ludziom, że wtedy się ode mnie odsunęli, bo w ogóle generalnie jest taka zasada, że uzależniony musi się zetknąć z rzeczywistością i się ocknąć. I właśnie kiedy wszyscy znikną, wszyscy przestaną pomagać, to wtedy jest szansa na to, na przebudzenie, na to, żeby wyjść z tego jakby amoku, czy z tego uzależnienia. Więc ja dzisiaj nie mam już żalu, ale tak, rzeczywiście ten czas jakby skorygował, kto jest moim prawdziwym przyjacielem. No i moim przyjacielem rzeczywiście tak naprawdę no, można policzyć na palcach jednej ręki. Z tamtych czasów została jedna osoba, ale właśnie ta jedna osoba, ten Guslik, którego pozdrawiam, dlatego go tak pozdrawiam też, bo tu się zna z chłopakami i generalnie po prostu wydaje mi się też, że na to zasługuje. Wiem, że nas na pewno ogląda i jest szczęśliwy, bo jest wielkim fanem kanału sportowego, ale rzeczywiście on był ze mną na dobre i na złe. Wtedy, kiedy byłem u tego rozkwitu kariery i wszyscy mnie kochali, i wtedy, kiedy nie miałem grosza i nie miałem za co prezentów kupić rodzicom na święta, to on zawsze mnie wspomagał, zawsze mnie przygarnął. W najgorszych stanach mojego życia, kiedy byłem w ogromnych ciągach, on był przy mnie i tak się poznaje jednego przyjaciela. I to ten jeden przyjaciel jest wart niż tysiące tych wszystkich, więcej wart niż tysiące tych wszystkich znajomych, bo tak naprawdę nikogo więcej mi nie było potrzeba wtedy. Jest takie gdzieś przysłowie, czy taka nie przysłowie, tylko taka opowieść, że człowiek pyta Jezusa: Jezu, gdzie byłeś w najtrudniejszych chwilach mojego życia? Jak ciebie potrzebowałem, to ciebie nie było i kiedy szedłem po piasku, widziałem tylko jeden ślad. I Jezus wtedy mówi: bo wtedy ja niosłem ciebie na swoich plecach, dlatego widziałeś tylko jeden ślad. Ja myślę, że ten Bóg, oczywiście
Ja jestem osobą wierzącą, nikogo do tego nie zmuszam. Każdy może sobie pojmować to w swoim, jak chce. Ale dla mnie ten Bóg też objawia się w ludziach i tu się objawił akurat w tym moim przyjacielu, który był ze mną, podał mi rękę w najtrudniejszych momentach mojego życia. Dzisiaj jest chrzestnym mojego syna i dzisiaj nadal się przyjaźnimy. I ja sobie tą przyjaźń bardzo cenię, aczkolwiek dzisiaj już jestem też innym człowiekiem i mam też innych przyjaciół, dobrałem w tak zwanym show biznesie. I to nie jest tak, że wszyscy są źli. W każdym biznesie są tacy ludzie i tacy. No takie jest życie. Ja też kiedyś nie byłem aniołem i pewnie już nigdy nie będę. No taka jest prawda, jak to się mówi, z kiszonego ogórka nigdy surowy już nie będzie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że słuchajcie, no nie będę też, bo żeby nie wyszło, że ja taki tutaj mnich i anioł. No nie mam wiele wad. Jestem człowiekiem egocentrykiem, próżnym, zapatrzonym w siebie i wiele błędów popełniam i się do tego w pełni przyznaję i wiele pracy mnie jeszcze w życiu czeka. I no tu, bo przykład, tu Michał Pol jest spokojny za kierownicą, bo no, gdzieś więcej zrobił ode mnie w swoim życiu, jest spokojniejszym człowiekiem, nie, a ja nie. Czasami przegryzłbym normalnie komuś po przeciwnej stronie ulicy gardło, że mi przejechał i mnie nie wpuścił. Że byłem, musiałem być pierwszy na światłach ruszać, no ale właśnie. To już jakoś z czasem no, złagodniłem. Ale to jest super, że człowiek jest od tego wolny. I ja do tego też dążę, bo rzeczywiście bez tej agresji, bez tego wszystkiego jest człowiekowi łatwiej. Ale tak, mam dzisiaj kilku takich bliskich przyjaciół, wiem, na których mogę liczyć, ale to ja już się zmieniłem. Ja ich też dobrałem jako inny człowiek. Wtedy widocznie źle dobierałem znajomych, przyjaciół. Dzisiaj jest ich niewielu, ale dzisiaj ta stara prawda, o której się mówi, że to właśnie nie chodzi o to, żeby mieć wielu znajomych, tylko choćby jednego przyjaciela. Ja jestem wdzięczny, że takiego przyjaciela mam i bliskie osoby mam. Bardzo ci dziękujemy za to pytanie. Nagradzamy zaproszeniami na film Gierek. Podajemy kody i zobacz, dużo widzów też pyta o tą przemianę do filmu Gierek. Ty opowiadałeś o przygotowaniu merytorycznym, oglądaniu dokumentów, o tej wyprowadzce z domu. Natomiast widzowie też pytają o przemianę fizyczną, bo to się często nie spotyka. No nie wiem, zachwycaliśmy się jak Christian Bale 20 no tak. do American Hustle. Zobacz, Kamil NUFC, czyli fan Newcastle United, jak rozumiem. Aha. Czy zrobienie wagi do roli było dużym wyzwaniem? I jaką dietę stosowałeś na przyrost masy? Jakiej? Tłuszczowej? No i jak to potem, czy łatwo było zgubić? Czy już w ogóle wróciłeś do dawnej wagi? No słuchajcie, powiem tak, to było najtrudniejsze. Kiedy już otrzymałem tą rolę rzeczywiście Gierka, to też producent od razu mi powiedział, słuchaj, no musisz i producent i reżyser, ale przede wszystkim producent mówi, słuchaj Misiek, no musisz przytyć do tego, bo to po prostu pozwoli też ci się poczuć w tej roli, poczuć się innym człowiekiem. Ale ja nie miałem z tym żadnego problemu. Ja wiedziałem, że dla takich ról po prostu poświęca się wszystko. Zresztą ja szkoły filmowej tak jako takiej nie kończyłem. Moja szkoła filmowa to było przede wszystkim obserwowanie ojca, chodzenie z nim, jak pracował z wybitnymi aktorami w teatrze Jaracza w Łodzi, gdzie robił spektakle z Holoubkiem, czy z innymi wielkimi, z Łomnickim, czy kiedy zabierał mnie na plan. No i ja się podpatrywałem tych aktorów. Też zresztą cały czas do tej pory się uczę. Zrozumiałem jedno, że nie ma jakby jednej metody aktorskiej. Kiedy grałem z tą plejadą gwiazd, Więckiewicz, Chyra, Woronowicz, Ostaszewska i tak dalej, zobaczyłem, że każdy inaczej się koncentruje. Jeden się nakręca, cały czas gada, inny jest w totalnym skupieniu. Każdy ma inny sposób na swoje aktorstwo. I też mi Adam Woronowicz powiedział, że zobaczysz, z czasem ten sposób znajdziesz. On się w tobie jakby urodzi, nie? Ale na to potrzeba czasu, doświadczenia. Tego się nie da nauczyć w szkole. Ja też podpatrywałem, byłem maniakiem filmów. Oglądałem filmy z Robertem De Niro, gdzie przytył... Wściekły byk, czy właśnie z Christianem Bale'em, który tył, chód. No, Mechanik to z kolei minus 20. No tak? Właśnie, i sobie myślałem, tego w Polsce jeszcze nikt nie zrobił i tego mi nikt nie odbierze. Powiem
potem jeden z takich aktorów, którego bardzo ceniłem, stracił w moich oczach, bo powiedział: kurde, nie wiem, ile by mi musieli zapłacić, żebym ja musiał przytyć do roli, ja to bym sobie brzuch dokleił. I to jest właśnie ta różnica. No może dlatego my nigdy nie dociągniemy do tych amerykańskich wybitnych aktorów, bo se przyklejamy ten brzuch, a nie robimy wagę. No, tego mnie nauczył ojciec, że jeśli wykonywać, że widz jest inteligentniejszy od twórcy, że nie można go traktować jako idioty i nie można go lekceważyć. I on wyczuje, jemu może coś się nie podobać, ale wyczuje, jeśli ty go za przeproszeniem robisz no, w kulki, walisz z nim i nie można widza oszukiwać. I trzeba włożyć tą ciężką pracę i że w tym zawodzie, żeby coś miało jakiś wymiar i jakieś znaczenie, trzeba upuścić krwi. Mój ojciec tak zawsze robił i ja po prostu wiedziałem, że trzeba przytyć, aczkolwiek zawsze byłem osobą szczupłą i trudno mi było. Słuchajcie, pierwsze 6 kilo złapałem dosyć szybko, ale potem, no i to ja ważyłem 85. Potem ta waga 91, 92, no to z tym nie miałem problemu. No ale ja musiałem jeszcze tam z dychę czy 13 przytyć. I jak to robić, nie? No i kurczę, powiem szczerze, że pomogła mi w tym pandemia. Nagle zapanowała pandemia, zero pracy, zero stresu, zero wysiłku, siedzenie w domu, Netflix, makarony, jak wszyscy nakupowałem z moją partnerką i też makarony miałem obsadzone, chipsy, cola i jechane. I powiem szczerze, no nie polecam takiego przygotowania do roli, ale słuchajcie, no oczywiście ja muszę powiedzieć, producenci mi stworzyli wszelkie warunki, ale ja nie skorzystałem. Byłem, teraz myślę, że głupio postąpiłem, że nie skorzystałem z tego, żeby rzeczywiście mieć jakiegoś specjalistę, który by mi dietetyka, pomógł. Dietetyka, tylko tak, w drugą stronę, żeby utuczyć. Tak, ja niestety troszkę przeregulowałem ten mój organizm i przytyłem 106 kilo w tej pandemii. To był szok. I często też mi zadawano pytanie, czy łatwiej przytyć, czy łatwiej schudnąć. I ja powiem tak, mi było o wiele łatwiej przytyć i to nie tylko że nabrać tej masy, ale też psychicznie. Pamiętam, że to był czas, że ja przytyłem 106 na wadze, jedziemy z Marcelą do Sopotu, bo nagle otworzyli i wszyscy się zerwali jak z łańcucha, żeby pojechać na wybrzeże, więc tam byli wszyscy generalnie, bo nagle zdjęto obostrzenia i każdy znajomy, co mnie spotykał, a ja nie mogłem zdradzić dlaczego, aha, mówił, ale ty się spasłeś jak świnia i każdy ty zobaczył, o, pandemia dała się we znaki. No jak to właśnie mili fani, czy tam ludzie, każdy patrzył na mnie, zobacz ty jak kotel, ja to słyszałem i to nam, no i zresztą im się nie dziwię, bo się spasłem jak świnia, więc z drugiej strony trudno mieć pretensje, skąd kto miał wiedzieć, że to do roli, ale to było dla mnie trudne, psychika mi siadła i w pewnym momencie siadły mi kolana i naprawdę to mogło skończyć się dla mnie tragicznie, nie polecam, już jak chudłem, to rzeczywiście skorzystałem z rad specjalisty i chudnąć było o wiele łatwiej, bo w dzisiejszych czasach każdy to gloryfikuje. Wiadomo, na Instagramie wszyscy wyglądają pięknie i są fit, więc jak chudłem, to każdy o, panie Michale, jak pan schudł, jak pan świetnie, to jeszcze mnie napędzało. A jednak przytycie było trudne, ale z drugiej strony nie żałuję, bo warte jest to poświęcenie. Nawet jeśli komuś się by ten film nie spodobał, to warto się poświęcić, bo to ja wiem dla siebie. To jest troszkę jak z tym taką przypowieścią o trzepaniu dywanów, że przychodzi facet do domu i żona mówi, słuchaj, idź tam, wytrzep ten dywan, nie? No i on idzie, trzepie ten dywan, wkurwiony po robocie, jeszcze trzepać dywan musi, trzepie ten dywan, wraca do domu, a żona mówi, coś ty tam robił, dywan taki niewytrzepany, on 2 godziny trzepał, dobra. Wraca drugi raz po miesiącu, żona mówi, dobra, słuchaj, zmęczony na maksa, mówi, wytrzep ten dywan. No i znowu trzepie ten dywan, no i znowu żona, awantura, że dywan niewytrzepany. No to trzeci raz, jak wraca, idzie, dywan przewiesił, flachę zrobił, wraca do domu, żona mówi, o, jaki dywan wytrzepany, świetnie. No ale pytanie jest takie, kogo on oszukał tak naprawdę, nie? I czy to warto, bo przecież my żyjemy z tą świadomością i siebie nie oszukamy, więc ja wolę mieć wytrzepany ten dywan nawet kosztem tego, że komuś to może się nie podobać, ale ja sobie nie mam nic do zarzucenia, ja się zasypiam spokojnie, bo nie mam myśli, kurde Michał, jakbyś ty zrobił to i to, to może by cię docenili. A dzisiaj jest tak, że jedni są zachwyceni moją rolą i rzeczywiście doceniają, a innym może się ona nie podobać i mam na to pełną zgodę. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Cześć, halo? Michał, siema Misiek. Cześć. Siemano. Powiedz mi, jak tam wspominasz, czy w ogóle coś pamiętasz z roli Piotrusia w Koglu Moglu? No słuchaj, teraz muszę, no wiedziałem, szkoda, że to w kanale sportowym, no ale dobra. No wiem, że może złamie wielu serce, ale słuchajcie, to nie ja grałem Piotrusia w Koglu Moglu, aczkolwiek... No powiem, odpowiadam. A no naprawdę, słuchaj, historia jest taka, że to mój kuzyn Maciek Koterski, syn brata mojego ojca. Ja nigdy w filmach do pewnego momentu grać nie chciałem, bo całe życie, to może głupio zabrzmi, ale chciałem być gangsterem, a nie artystą i mi uważałem, że ten zawód jest dla cieniasów, a on zagrał raz, zrobił wielką karierę jako młody dzieciak, ale poczuł, że to nie jest dla niego, wyjechał za granicę, nigdy nie chciał mieć z tym nic wspólnego, ale często rzeczywiście ludzie do mnie podchodzą i mówią, pan w tym Piotrusiu to był genialny i ja często się zastanawiam, czy odebrać im tą radość, czy nie, no ale no nie mogę was okłamywać, że to ja byłem Piotrusiem, choć fajnie rzeczywiście brać tą rolę na swoje konto, bo była ona wybitna i rzeczywiście zapamiętana przez widzów i widzowie Piotrusia pokochali. Szczerze powiem, no mój syn Fryderyk jest taki jak Piotruś, ja mu nadałem ksywę Piorun, a nie ten, bo rzeczywiście jest taki elektryczny jak ten Piotruś z Kogla Bogla, no ale to niestety nie ja. A jakaś rola taka, jak pamiętasz, w najmłodszych latach zaczynałeś? No właśnie, twoja pierwsza rola, bo ja czytałem, że ty bardzo długo ojciec cię namawiał, a ty wcale nie chciałeś, w ogóle ciebie nie ciągnęło do filmu. Nawet wręcz gdzieś czytałem, czy to w Niuans opowiadałeś może, że wręcz wstydziłeś się w szkole mówić, że tata jest reżyserem, tak? No tak, słuchajcie, no to były takie czasy. Ja się wychowywałem w mieście Łodzi na blokowisku. To były czasy też takie, mój ojciec był reżyserem, ale dokumentalistą filmów oświatowych. Mama nauczycielką klas 1-3. No, w domu się nie przelewało. To były takie czasy, że moja najlepsza koleżanka, jej ojciec był taksówkarzem i oni mieli wszystko. Kolorowy telewizor, wideo, a my czarno-biały skromnie żyliśmy i ja jako dorastający chłopak sobie myślałem, kto to jest ten reżyser, co to jest za zawód. Mama to przynajmniej idzie rano, zrobi kanapki, idzie na 8 do pracy, wyszykuje, wraca o 16, a on wstaje, coś tam bazgrze. No generalnie dla dziecka w wieku, że tak powiem, szkolnym, tam ja akurat klasy, nie wiem, 0 czy 1, no to było w ogóle no żaden zawód. Wstydziłem się, pytali w szkole, kim jest twój tata, a ja mówiłem, że prawnikiem albo lekarzem i dzieci mówią, kłamie, jest reżyserem. I ja się zapadałem, mówię, kto to jest ten reżyser, ale wstyd, wszyscy wiedzą. Do momentu, aż za tych czasów właśnie, w których ja się wychowywałem, ja jestem 79 rocznik, w telewizji była wtedy tylko Jazda figurowa, Niewolnica i Zaura, na którą moja mama właśnie chodziła do sąsiadki, bo miała kolorowy telewizor i no i pan Kleks, ja byłem fanem tego pana Kleksa i słuchajcie, rzeczywiście pewnego dnia w drugiej klasie podstawówki wracam do domu, patrzę, a tamten mój ojciec, którego gdzieś tam, no nie do końca szanowałem i podziwiałem, z panem Kleksem na Pomidorowej siedzą i rozmawiają. Jeszcze wtedy Piotr Franceski miał taką brodę zapuszczoną, no nie taką jak w panu Kleksie doklejaną, ale zapuszczoną do spektaklu i był tak wiarygodny, że to jest pan Kleks, że ja usiadłem, słuchajcie, i tak patrzyłem na mojego ojca jak na bohatera z Marvela, co najmniej, że on zna tego pana Kleksa i tak siedziałem, mama podała knedle, ja pamiętam, że pan Kleks wyszedł i mnie to tyle emocji kosztowało, że kurczę, puściłem hafta na posadzkę i knedli ze śliwkami nie jem do dziś, ale jak już w szkole mnie pytali, kim jest twój tata, to ja mówiłem, nie wiem, ale za to zna pana Kleksa. I dzieci patrzyły. No ale generalnie nie kręciło mnie to. Mój ojciec rzeczywiście był dla mnie idolem, no ale kurczę, biednie w domu. Wtedy to były, jak ja już miałem lat 11, lata 90, Łódź, Grand Hotel, ulica Piotrkowska, piękne samochody, gangsterzy, piękne kobiety i sobie myślałem, tak, ja chcę być taki jak oni. I film mnie nie interesował, mój ojciec nieraz mi proponował, nawet jak byłem małym dzieckiem, zagrałem w takim dokumenciku Pieśń Wojenna, jest na YouTubie, miałem tam, już nie pamiętam, nie chcę skłamać ile lat.
ale kilka. No i też to jakoś straumatycznie pamiętam. Jacyś ludzie przyszli, kamery, obcy. Nie lubiłem tego. I pierwsza rola to, słuchajcie, była w I Love You. I to byłem już w liceum. Już, że tak powiem, sprawiałem problemy i byłem już, no, że tak powiem, po tamtej stronie lustra, jakby to powiedzieć. No, ale zawsze byłem takim wstydliwym chłopakiem. Kurde, generalnie nie potrafiłem tańczyć i na tych dyskotekach zawsze ubolewałem, że ci goście podchodzą do tych kobiet i kurczę, zawsze mi się dziewczyna podobała. Na dyskotece była okazja, żeby ją, kurczę, poderwać. No ale jak nie umiem tańczyć? I zawsze ktoś mi ją sprzątnął sprzed nosa. Po latach, jak już, że tak powiem, troszkę moja sytuacja się zmieniła, a zmieniła się, bo właśnie mój ojciec zaproponował mi występ w filmie I Love You. Ja już troszkę filmem zacząłem żyć. Wtedy fascynowało nas w szkole filmy Barei. Rzucaliśmy tymi tekstami z Misia, z rozmów kontrolowanych, no i jak ojciec mi zaproponował tą rolę, to była niewielka rulka, to ja poszedłem, wystąpiłem w tym filmie i generalnie mówię, no nic takiego, bez rewelacji, ale jak poszedłem na dyskotekę i nagle, kurde, dziewczyny same zaczęły podchodzić, to mówię, o kurde, to jest jednak zajebisty zawód, chcę zostać aktorem, no i wtedy ja pytałem, mówię, słuchaj, co ci faceci wam tam gadają, kiedy was proszą do tańca? No one mówią zawsze te same pierdoły. Nieważne, co gadają, ważne, że podchodzą. Więc słuchajcie, podchodźcie. Ja się całe życie zastanawiałem, co to trzeba bajerować, jak te kobiety, a to się okazuje, że wszystko jedno, co gadasz, ważne, że podchodzisz. No a ja niestety lata przestałem pod ścianami, podpierając te ściany. No i rzeczywiście, tak żartobliwie, ale taki byłem, no gdzieś tam nastolatek niedojrzały i to mnie pociągało. A już kiedy zagrałem w Dniu Świra, bo to była taka kolejna rola, to wtedy ten świat mnie jakby zafascynował. Wtedy pierwszy raz poczułem, że chciałbym to robić i też jakby to, co się stało, że ta rola stała się taka kultowa i odmień być i zrobić dziubek i ludzie wszędzie, no nawet do dziś memy są niesamowite i to mi sprawia niezwykłą przyjemność. Ja tą rolę kocham, z niej jestem do dziś, że to dziś jest, do dziś jest świadomości ludzkiej, to już minęło 22 ale lata. Ale mało, że jest, słuchaj. Ale memy tylko jesteśmy... ci powiem, są takie, Kondrat mówi, no, dość już tych gierek, a ja odpowiadam jako Sylwius z kapturem, tak, gierek od razu. No i, no, i wiadomo, no, no jest to bardzo miłe. Najbardziej memowany film obok Misia, ale wręcz został uznany w plebiscycie za najbardziej kultowy polski film wszechczasów, wyprzedzając właśnie Misia. Niesamowite. Była taka gala Złotych Kaczek, gdzie też scena właśnie z dzióbkiem tak. została wybrana za najbardziej kultową w ogóle w polskiej kinematografii, wyprzedzając z Rejsu tam, tak. Nie wiem już co to było. No, z rozmowy kontrolowane, Rejsy, Seks Misja, no aha. Takie filmy, na których ja się wychowałem, rzeczywiście wtedy byłem w szoku, pamiętam, że to było coś niesamowitego, tym bardziej, że ta Złota Kaczka to był plebiscyt chyba magazynu Film albo Film chyba bodajże i to wybierali ludzie, nie krytycy, więc to była największa nagroda, że to właśnie ludzie wybrali ją jako najlepsza scena komediowa wszechczasów, scena angielskiego i odmień być. I pamiętam, że jak odbieraliśmy z ojcem tą nagrodę, siedział za nami Andrzej Wajda, no wiadomo, no taka figura, persona, legenda polskiego kina i że on aż się ucieszył i mnie tak wyściskał, mimo że się nie znaliśmy. No i to było niesamowicie przyjemne. Wszyscy kochają te sceny i nawet do dziś, tak jak sobie myślę, wielu młodych ludzi już nie pamięta Seks Misji, nie wie, co to są rozmowy kontrolowane, nad czym ja bardzo ubolewam, bo ja się na tych filmach wychowałem, ale często, czy gram w filmie, czy w serialu, czy w jakiejś produkcji, to podchodzą często młodzi ludzie i mówią, słuchaj, aktorzy początkujący i mówią, słuchaj, czy mogę ci ten dziubek zrobić i wrzucić sobie na Instagram? I to jest strasznie miłe, że ten film przetrwał próbę czasu. Słuchaj, i że do dziś jest aktualny. Czy ja mogę zrobić dziubek? No zrobisz kurde, mi, nie za, ja ci mogę zrobić. I ja też wrzucam. Słuchaj, to ja ci zrobię dziubek. No słuchaj, jak pierwszy raz mogę ja zrobić dziubek, bo zawsze mi robią, a generalnie przecież to nie ja mówię tą kwestię, ale dzisiaj zrobię, tak. Mogę wypowiedzieć, bo to mówił powiedz. Zawsze Marek Kondrat. Jak Misiek zrobi dziubek,
to nie ma chuja we wsi. Tak jest. No. Dzięki wielkie, mam dziubek. Jeszcze no. Na koniec powiem tylko widzom, że zrobimy, bo tutaj mnóstwo jest próśb, ale to ja nie wiem, czy to tak, może ja poproszę jakieś łapki w górę, żebyście do, nie wiem, do 3000 doszli. Tak, tak. To spełnię prośbę z czatu, żebyś przymierzył kask Roberta Kubicy. Bo a ja już go przymierzałem, słuchajcie. The Champ and the Coach. Tak, dokładnie. No i powiem, że chyba wszedł ten kask. Ja już nie pamiętam, tak, ale się, ale mogę przymierzyć, nie ma problemu, słuchajcie. Tak wysoko, żeście... Ja jeszcze raz go przymierzę. Nie ma to tak. Proszę otworzyć klapę. Kurde, no. Robert Kubica, teraz róbcie screeny na wykop i, słuchajcie, i wykopie. Słuchajcie, jeśli wejdzie, to znaczy, że rola Kubicy jest mi pisana. Tak. Ale chyba, to jest, kurde, nie? O Jezu, żebym ja go zdjął potem. Jest. To już od razu. Jest, czyli będę mógł zagrać, mogę zagrać Kubicę, kochani. Wow. No i zszedł, co, to szczęście, bo to by dopiero było, jakbym pozdrawiamy, mógł go zdjąć. No. Pozdrawiamy Roberta. A propos, tylko jeszcze powiedz, to... Czekaj, że tu jest, przeszedł. Uciekł, na... uciekł. No tak, jeszcze z mikrofonem weszło. Tak, pozdrawiamy Roberta, Kubicę. Ja jestem jego wielkim fanem, więc możecie memować i to jest dla mnie zaszczyt, że mogę być nim choć przez chwilę. Zobaczmy w takim razie trailer filmu Gierek, a my w tym czasie ci poprawimy mikrofon. O. Gomułka kazał strzelać do ludzi. Oni mu tego nie wybaczą. Idziesz na pierwszego. I co, myślisz, że ruszymy tym krajem? Filip, ja nie myślę. Jestem przekonany, że zmienimy ten kraj. Każda inwestycja to światełko na tej mapie. Wszystko, co wybudujemy. A ja myślę, że jednak pan się zapomina. Rozmawia pan z ambasadorem Sowieckiego Sojuza. Ale zanim te dokumenty trafią do rąk pierwszego sekretarza, chciałbym znać ich treść. Jest napisane, że wyłącznie do rąk pierwszego sekretarza. Ambasador radziecki domaga się przeprosin za ten gest. Mam to gdzieś. Potrafi gadać z ludźmi. Ludzi trzeba za mordę trzymać, a nie z nimi gadać. Jeszcze im się wolność przyśni. To jak? Pomożecie? Myślę, co ludzie o mnie mówią. Kochają cię. Chciałem dobrze. Chcesz dobrze, ludzie to widzą. Zginęło paru naszych kumpli. I za wszystko chciałem was tutaj przeprosić. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który dokonał fuzji jądrowej bez atomowego wybuchu. To jest światowy rekord. Co z tym możemy zrobić? Bombę neutronową. Oszalałeś. To może dać nam wolność. To jest samobójstwo, ja tego nie zrobię. Na razie ludzie mają go znienawidzić, mają się z niego śmiać. Dokonamy pacyfikacji. Zabraniam użycia siły wobec robotników. Przejmujemy kontrolę. Walcz, synu, walcz. Musisz być silny. Edziu, ja cię nie zostawię samego! Nie zostawię cię tu samego! Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać. Wojna. Już myślałem, że się nie doczekam. Gówno zrobisz bez narodu. Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będzie tego narodu. Na czacie się pojawiało pytanie, tak. Jak to jest całować się z Breszniewem? No ja się akurat nie całowałem, ja się mogę powiedzieć, jak się to jest całować z Kożuchowską. No i powiem bardzo przyjemnie, a jak z Breszniewem, to by trzeba Sebastiana Stankiewicza zapytać, czy, a nie, Pawlickiego, bo to on odgrywał Jaruzelskiego. No ja się nie całowałem, na szczęście z Breszniewem. Przekonacie się, jak sami pójdziecie. Mamy kolejnego widza i kolejne zaproszenie na film Gierek do rozdania. Nie? Spadł gdzieś, to wracaj do nas. I to pytanie, to też wiele o to pyta osób na czacie, na przykład Marchons. Jak wspominasz współpracę z Wojtkiem Sokołem i Ponem przy tworzeniu kawałka Janek Pożycz? Pożycz mnie 200. Stop, masz tu 5 dych. Załatwiony już z Robertem, nie ma żalu. No słuchajcie, no z Wojtkiem bardzo jestem blisko. No dzisiaj troszkę nasze drogi się rozeszły, ale to ze względów żadnych takich, no to jest zawsze, ostatnio się widzieliśmy na urodzinach 50. O, nie wiem, czy dobrze, że to powiedziałem. Tomka Iwana, jednego z naszych piłkarzy, reprezentantów Polski. I no po prostu nawet ten
ten czas, przez który długo się nie widzieliśmy, to nie ma znaczenia. No dużo razem przeżyliśmy takich rock'n'rollowych chwil i on mi kiedyś zaproponował właśnie, czy ja bym nie wystąpił na jego płycie, że napisał numer. No i ja wtedy sobie myślałem, pewnie jak wielu z was i wielu z nas, że dobra, nie ma problemu, kurczę, pójdę i to nagram. I dopiero w studiu zobaczyłem naprawdę, że to jest sztuka, że to nie jest takie proste kleić te rymy i rapować i że to jest po prostu, no, trzeba mieć do tego talent i właśnie ja myślałem, że sobie przyjdę, nagram to tak na szybko, a tu się okazało, on Wojtek mi mówi, słuchaj, ale to rytmy, to samo właśnie, co u mojego ojca, że ten rytm musi być zachowany, no, akurat Sokół jest mistrzem w tym, jednym dla mnie z najlepszych, ja się wychowałem na jego muzyce też między innymi i serdecznie go pozdrawiam, no ale tak, no wspominam bardzo dobrze i też dzięki temu doświadczeniu doceniłem wszystkich ludzi z tej branży, że to jest ciężki kawałek chleba i że to jest sztuka. Czekamy na kolejny telefon, mamy już, to prosimy bardzo. Halo? Cześć. Mam pytanie do Miśka o spektakl The Strings. O. Czy warto siedzieć w pierwszym rzędzie? Dobre, a co, kupiłeś bilety? Dokładnie. No to słuchaj, ale teraz w Garnizonie Sztuki, tak, w ten weekend, tak? W piątek, sobota, niedziela. Oj, nie, dopiero za 2 tygodnie, 12 lutego. Ale właśnie w Warszawie, w Garnizonie Sztuki, tak? Nie, we Włocławku. Słuchaj, no powiem ci tak, nie wiem, jakie tam jest ułożenie sali generalnie, ale powiem tak, akurat tutaj w Warszawie, bo gramy spektakl super, na który zapraszam. No super w ogóle komedia, spektakl komediowy, ale też taki, no nie chcę zdradzać, z wieloma niespodziankami. Gwarantowana dobra zabawa. Akurat tu w Teatrze Garnizon Sztuki u Grażyny Wolszczak jest coś takiego, że jakby widownia schodzi na scenę, czyli ktoś, kto jest w pierwszym rzędzie, od razu ma kontakt z artystą, więc myślę, że dla widza to jest, no, fajne doświadczenie. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem na takim spektaklu w Teatrze Rozmaitości, siedziałem w pierwszym rzędzie i wtedy, no to miałem 20 parę lat, kochałem się w Stence, w Danucie Stence i pamiętam, że ona grała ten spektakl i miała jakąś scenę, że dosłownie położyła się przede mną i czułem jej zapach, ale to piękny zapach kobiety. No tu niestety grają sami mężczyźni, więc zapachu akurat nie polecam, bo tam dużo ten, ale generalnie... Tak, ale generalnie no fajne to jest doświadczenie, bo rzeczywiście masz aktora na wyciągnięcie ręki i czasami nawet dla mnie, powiem szczerze, to jest dosyć krępujące, jak aktor ci spojrzy w oczy i macie blisko, jest blisko ciebie, to aż serce kołacze, ale no warto, na pewno będziecie zadowoleni. No ten spektakl akurat cieszy się dużym powodzeniem. No i generalnie, jak już poruszyliśmy ten temat, to mogę zaprosić piątek, sobota, niedziela, godzina 19, Garnizon Sztuki w Warszawie. No naprawdę kawał dobrej zabawy. Jak jesteśmy przy aktorach, powiedz, którzy z nich są dla ciebie, nie chcę pytać może mentorami, ale których najbardziej lubisz, którzy ci najbardziej pomogli? Dużo tutaj cytowałeś swoich rozmów z Markiem Konradem. Czy on jest dla ciebie kimś... No tak, to jest wybitny aktor. To tylko, że się wycofał z aktorstwa. Tak, no serce mi pękło i myślę, że wielu fanom, bo generalnie to jest i wspaniały facet i w ogóle z takim, ze wspaniałą energią i no rewelacyjny aktor. To już jest takich aktorów, to po prostu oni na zawsze zapiszą się na tej najwyższej półce polskiego kina. I tak, rzeczywiście, muszę przyznać, że z Markiem dużo czasu spędzałem, wiele się od niego nauczyłem i powiem szczerze, że dzięki niemu też się nauczyłem czegoś takiego, jak się poznaje wielkich twórców. To znaczy Marek nigdy nie odmówił mi swojego czasu. On był tym aktorem, jednym z niewielu, którzy rozumieją, że film to jest gra zespołowa, że to nie jest tak, że jeśli ty dobrze zagrasz i podkradniesz komuś scenę, to jest, że tak powiem, z korzyścią dla filmu. Tylko, że to właśnie, żeby czasami trzeba z czegoś zrezygnować,
bo to jest lepsze dla tego drugiego aktora akurat w tej scenie, że dać mu wyjść jakby na front i że ta scena będzie mocniejsza, czy lepsza, czy bardziej poruszająca. I to też pamiętam, że no mało tego, że mi poświęcał swój prywatny czas podczas prób do Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, to jeszcze podczas scen tych stolikowych, o których już opowiadałem, kiedy siedzieliśmy naprzeciwko siebie, ja miałem takie kobyły, on siedział w tej hali na Chełmskiej, on siedział naprzeciwko mnie i tylko ruszał głową, to były takie momenty, że ja siadałem, byłem niedoświadczonym amatorem, 8 godzin na planie, masa tekstu, temperatura ponad 40 stopni, nie dawałem rady, ale z drugiej strony wiedziałem, że jestem u mojego ojca na planie, że no nie wypada mi tu robić jakichś fochów scen i nagle pomówić, że ja poproszę o przerwę czy coś. Ale Marek zawsze to widział i robił coś niesamowitego. No to jest najwyższy poziom i klasa. I mówił, słuchajcie, przepraszam, ale jestem już zmęczony, potrzebuję przerwy. Widział, kiedy ja jestem zmęczony, czuł, że ja po prostu no, jestem skrępowany, że mi nie wypada, że jestem u mojego ojca i brał to wszystko na siebie. Też kiedy mieliśmy tą słynną scenę, kiedy idziemy, ja mówię, tato, co jest najbardziej znane Chopina? On mówi, no etiuda rewolucyjna chyba, ta rewolucyjna. Podobno napisał to dla jakiejś dupy. No i zobaczcie to, jak to się pamięta. To minęło 22 lata od tego filmu, a te rytmy, o których mówiłem, te dialogi, no ja z innych filmów nie pamiętam nic, a z tego pamiętam tak to. Ojciec pisze, że to zapada ten rytm na zawsze, ale w każdym razie też było przejście bardzo długie i przed nami szedł Steadicam, to jest kamera, która jest obwieszona, zawieszona na operatorze kamery i on idzie z tą kamerą przed nami i trzeba zachować pewien dystans. I też mi Marek powiedział, ty się tym w ogóle nie przejmuj, ja to biorę na siebie, po prostu patrz tylko na mnie i trzymaj ten rytm. No, wybitny aktor, taką też niesamowitą scenę miałem z Andrzejem Herą w filmie Siedem Uczuć. Zresztą wiele osób pewnie nie widziało ten film. Zapraszam, bo jest na Netflixie do obejrzenia. I jedna z końcowych scen to jest scena takiego w pustyni i w puszczy, że my tam przebrani, ja i Andrzej Hyra walczymy o jedną dziewczynę, obydwoje się w niej kochamy. No i to jest bardzo taka poruszająca scena. Tą kobietę gra wybitna aktorka Katarzyna Figura. I w pewnym momencie, kiedy my to podczas próby podchodzi do mnie Andrzej i mówi, wiesz co, słuchaj, ja bym to zrobił tak i tak. I kurde, podpowiedział mi coś, co dało mi jeszcze większe jakby znaczenie i wymiar w tej scenie i było z korzyścią dla mojej postaci, ale z korzyścią dla tej sceny i on zrezygnował z siebie, choć przecież mógł mi to, przepraszam za zwrot, podpierdolić, bo jest takim wybitnym aktorem i tyle głównych ról, ale tego nie zrobił, bo wiedział, że to będzie lepsze, jeszcze mi podpowiedział, jak to zagrać. Skończyła się scena i mój ojciec podszedł ze łzami w oczach i powiedział, to jest najpiękniejszy moment w filmie, dziękuję wam za to, dziękuję ci Andrzej, kiedy właśnie jeden aktor potrafi zrezygnować z siebie i na rzecz tego, żeby scena była lepsza, ale tak potrafią tylko wielcy aktorzy, no i to po tym się ich poznaje. Kolejny telefon, jeden z ostatnich, chociaż może jeszcze, zobaczymy. Halo, halo. Dzień dobry, Dawid z Łodzi. Cześć Dawidzie, o, to rodzinna Łódź. Ja tak, chciałem pogratulować, fajny filmek Gierek, byłem w niedzielę na premierze, bardzo mi się podobało, a więc gratulacje. Bardzo dziękuję. I chciałem zapytać, czy oglądałeś już może efekt końcowy Crime Story, Love Story, bo widziałem, że tam też się pojawisz. Właśnie też widziałem tak. Trailer przed chwilą, Crime tak. Story. No słuchajcie, ja widziałem, ja, no to może nie powinienem tego mówić, ale generalnie no ja, oczywiście, ja oglądałem Gierka, to film, w którym wystąpiłem, moja życiowa rola, wsadziłem ogrom pracy, ale generalnie no powiem tak, no ja bardzo lubię filmy takie jak Crime Story, Love Story. O małolatach, gangsterach. To jest zresztą film oparty na książce Kalego. No to pewnie młodsza część publiczności wie. Jednego z czołowych hip-hopowców w tym kraju. No i to jest taka historia bliska mojemu sercu, bo to jest historia o chłopakach, o marzeniach, o miłości, o lepszym świecie.
o takich chłopakach z bloków, którzy wychowali się na blokowiskach. Ja też na tych blokowiskach w Łodzi się wychowałem, akurat gdzie były same wieżowce 21, 19 pięter i jak wychodziliśmy z chłopakami i siadaliśmy na ławce, to one były tak wysokie, że nic poza tym betonem nie było widać i ta perspektywa była straszna i ja sobie myślałem, że nic już mnie w życiu nie spotka, tylko ten beton. I to mogło prowadzić do depresji i ten film o tych marzeniach właśnie opowiada i też o tych przegranych szansach, ale też o miłości, o miłości, która może wyzwolić cię ze wszystkiego. Ja film widziałem i polecam. No mi się ten film bardzo podobał. To na pewno sprawdzę, a teraz że no, kanał sportowy, a więc... A czy chcesz, skoro byłeś już na filmie, to czy chcesz zaproszenie, możesz, będziesz mógł komuś przekazać, jakiemuś kumplowi czy koleżance? A pewnie, chętnie poproszę, komuś przekażę. Filmek warty polecenia, więc tak najbardziej. Dobra. A jeszcze tylko z racji, że kanał sportowy, no to sportowe pytanie. Na stadionik już pięknie wybudowany UKS-u, czy pojawisz się na nim? Czy ja się pojawię na stadionie? No słuchajcie, no w końcu się chyba pojawię. Rzeczywiście, no to nie jest żadną tajemnicą. Ja się wychowałem w Łodzi. Moja babcia mieszkała na Retkini i rzeczywiście całe życie byłem, jestem i będę za UKS-em i pamiętam o tym klubie. Jest mi bliski sercu. Ale rzeczywiście, no tych zaproszeń miałem przez jakiś czas, żeby przyjechać na stadion. No i powiem szczerze, jakiś taki, to jest część mojej młodości, też takiej młodości, no powiem, no jakby to powiedzieć, to oczywiście to jedno i drugie jakby, co chciałem powiedzieć, że no wiąże się to dla mnie z takimi niestety mrocznymi momentami z mojego życia, no tymi rock'n'rollowymi i mam jakiś lęk przed pójściem na stadion, nieuzasadniony, żeby to może wszystko nie wróciło. To może dziwnie zabrzmieć, ale w ogóle jak wracam do Łodzi, bo mam tam mamę i babcię, to jakiś taki niepokój. No tyle tam nawywijałem i takich różnych rzeczy narobiłem w swoim życiu, że jakoś tak po prostu boję się, żeby te demony, żeby to nie wróciło. Ale gdzieś te demony trzeba odczarować i na stadion muszę iść, bo przecież to piłka, przecież to klub i to nie ma nic wspólnego z moim poprzednim tym życiem. No więc tak, no kurde, wywołałeś mnie do tablicy, no nie mam wyboru, jak się tak, to zobowiąże. To będę musiał przyjść na stadion. Chłopaki się na pewno ucieszą, bo nieraz do mnie piszą, dzwonią. No i właśnie troszkę to taka, można powiedzieć, zdrada, że nie mam jej już od wielu lat. Nie uczęszczam na stadion, kibicem jestem i z całego serca UKS-owi kibicuję, ale rzeczywiście no, warto się pojawić. No, więc uderzam się w pierś i, no, i daję słowo, że się pojawię. No co zrobić? Niech tak będzie. No. Super, dzięki, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. Przy okazji El Prezi prosi o doprecyzowanie. Michał, spytaj się Miśka, czy interesuje się piłką nożną i jakiemu klubowi kibicuje? Rozumiem, że UKS, a z zagranicy. Jeśli... Tak, no ja powiem tak, UKS to rzeczywiście moje dzieciństwo, moja młodość, nawet nieraz się zapędzałem, wiadomo, że u nas są dwa kluby i ta wojna jest na śmierć i życie. Jako młody człowiek byłem fanatycznym kibicem UKS-u, no dzisiaj już jestem starszym facetem, oczywiście kibicuję UKS-owi, ale już inaczej do tego podchodzę, no nie mam takich emocji, mam wielu znajomych na przykład w Gdańsku, i często chodzę na mecze Lechii, tak samo nieraz chodzę na Legię. No, lubię po prostu piłkę, bo też mam wielu przyjaciół, którzy się interesują piłką. Między innymi znam się też dobrze z Mateuszem Borkiem. Nie, z niejednego pieca chleb jedliśmy, no, ale to już nie będę go pogrążał, słuchajcie, nie będę opowiadał, ale widziałem, że on przeglądał moje Instastory i chyba się bał. Co ja tu o nim powiem? Nie martw się, Mateusz, zostawię to dla siebie, te twoje mroczne tajemnice. No ale to oczywiście żartami. No przyjaźnię się z Tomkiem Iwanem, to jest mój kolega piłkarz, z Radkiem Michalskim. No mimo, że wiele lat grał w Widzewie, to jednak to nas nie poróżniło. Więc dzisiaj no, oczywiście humorystycznie o tym opowiadam, ale tak, piłka nie jest mi obca. Jestem fanem piłki, a jeśli chodzi o...
o kluby zagraniczne, no to ja tu powiem tak, ja nie jestem stały w uczuciach, bo ja jestem wielkim fanem, moi niestety koledzy się śmieją i mówią Analdo na niego, no ja jestem wielkim fanem Ronaldo, no a nie wiem, no ale wiem, że wielu ludzi go no po prostu wręcz nienawidzi, ja go uwielbiam jako piłkarza i tam, gdzie gra Cristiano, tam ja po prostu, tam jest moje serce i jestem ogromnym fanem po prostu tego piłkarza, może bardziej też tej pracy gigantycznej, jaką on włożył i tego, że praca to jedno, ale kiedyś mi ojciec powiedział, że sam sukces jest często trudniejszy do udźwignięcia niż jego brak. I ja często śledząc tą karierę Ronaldo, kiedy on jest no, już firmą samą w sobie, rozpoznawalną no, na całym świecie. No, ta słynna sytuacja z Coca-Colą, którą mu podstawili, a on odstawił i powiedział, żeby pić wodę i tam miliardy stracone na giełdzie. Czy Iryna Szajk, która powiedziała do swoich fanów na Instagramie, że jeśli uważają ją tylko za kobietę Ronaldo, to niech się odlajkują i się 13 milionów ludzi w ciągu nocy odlajkowało, więc no jak on sobie z tym radzi, zawsze sobie zadaję pytanie, bo to jest coś niesamowitego, kiedy ty jesteś no ikoną, wszyscy cię znają i to jest na skalę międzynarodową, światową i wszyscy patrzą cały czas ci na ręce i utrzymujesz taki niezwykły poziom. To za to go zawsze podziwiam. Więc tak, no to tak to wygląda. Długo kibicowałem Realowi, no ale zorientowałem się, że Real przestał mnie interesować, kiedy odszedł stamtąd Ronaldo. To niebywałe, to jest podejście, wiesz co, w Azji. Tam w Azjaci, w Japonii czy w Chinach kibicują zawodnikowi i sympatię. Na przykład widziałem tam, że póki Cristiano Ronaldo był w Manchester United, nawet poduszki, pościel, plakaty, wszystko, dywany, piżama, wszystko w czerwonych barwach. Przed do Realu już zupełnie wszyscy kibicują Realowi. Teraz znów musieli, jeśli nie wywalili, to z szafy wyciągnąć i znów Manchester United. Czekamy na ostatni, mamy wręcz, ostatni telefon, no bo nie będę cię przytrzymywał tutaj u nas. Halo, nie, halo. No bardzo mi miło. No. Zobacz, nie, że słuchaj, w ogóle taki hejt parka tu same, chyba właśnie, że zaraz wywołam wilka. Słuchaj, właśnie w moim przypadku, ale też w ogóle w kanale sportowym, to jest tylko nazwa, to są love parki. I zobacz, że wszystkie pytania dzisiaj były tak fajne. No, nie mów, bo jeszcze ostatnie nie padło. No właśnie, może pochwaliłem przed zachodem no słońca. Halo, panowie. Halo, halo. Tak. 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 Słabiutko słyszymy, jakoś tak. Możesz. Sekundę. O, teraz. Ja Michała, to też mam pytanie. Co pan uważa o samej postaci Edwarda Dzierca? Pozytywnie, negatywnie? O, no to jest bardzo dobre pytanie. Zresztą nie ma złych pytań, ale trudne dla mnie pytanie, dlatego że tak jak mówiłem, ja generalnie nigdy nie fascynowałem się tą epoką. Generalnie w ogóle, no co będę ściemniał, nie lubiłem się uczyć i dzisiaj żałuję, bo mam wiele deficytów, których już nie nadrobię albo muszę nadrabiać. Czy tam na przykład, jeśli chodzi o języki i tak dalej, czy też o jakieś wiadomości. No chciałbym po prostu być bardziej odczytany i mieć większą wiedzę, no ale te lata szkoły niestety no spożytkowałem na coś innego. I powiem tak, ja musiałem zrobić coś takiego podczas, kiedy czytałem wszelkie materiały o Edwardzie Gierku i kiedy słuchałem, jeżdżąc do pracy, bo cały czas z nim jakby przebywałem. Ale takich partyjnych przemówień? Wszystkiego. No, tak, słuchaj, na plenum. Tak, tego, żeby przesiąknąć tym wszystkim, żeby to się stało, jakby weszło mi w krew. No, w pewnym momencie już nawet śmiali się ze mnie na próbach, że ja już chodzę i się zachowuję i mówię tym takim, no że się stałem tym Gierkiem, ale generalnie ja musiałem odrzucić jakąkolwiek ocenę
tego bohatera. I też jest taka zasada, że no, jeśli kogoś odgrywasz, to musisz go bronić od początku do końca. Więc ja na dziś dzień jeszcze jestem na tyle na świeżo, że generalnie nie mam zdania. Ja po prostu tą postać broniłem od początku do końca. I ten fascynował mnie fenomen amerykańskich jakby biografii różnych postaci. Chociażby przywołam tu Pablo Escobara i serial Narcos, gdzie wszyscy wiemy, jak okrutny to był człowiek, a jednak z odcinka na odcinek my mu kibicujemy, mimo że on dopuszcza się coraz większych zbrodni. Tutaj oczywiście nie ma o tym mowy. No, Edward Gierek był jedynym jakby przywódcą komunistycznym, który nie strzelał do ludzi i nie był uważany za barbarzyńcę, no był jakby inaczej postrzegany, ale generalnie taką zasadę musiałem przyjąć, żeby bronić bohatera od początku do końca, no bo w końcu go odgrywałem i musiałem mu kibicować ja jako ja od początku do końca i to się starałem zrobić. I powiem tak szczerze, na dziś dzień nie mam zdania po prostu, czy ten, ale on miał coś w sobie takiego, że wzbudzał sympatię. To też była chyba jedna z takich decyzji producentów, którzy Janusza Iwanowskiego, który podarował mi tę rolę, za co ja jestem generalnie bardzo wdzięczny. Mogę tylko opowiedzieć, bo to jest dosyć ciekawa historia, bo pewnie się interesujecie, jak ja dostałem tę rolę. Właśnie. Bo to jest dosyć ciekawe. No słuchajcie, robiliśmy film Love Story, Crime Story. Podczas realizacji tego filmu często są takie żarty między ekipą czy rozmowy. Ja pytam twórców Michała i Wojtka Węgrzyna, no jaki film następny będziecie robić? I przy tej rozmowie był Janusz Iwanowski, producent też filmu Crime Story, Love Story. Janusz mówi, no że Gierka. No a Wojtek na to mówi, tak żartem chyba trochę, no słuchaj, jak ty byś zagrał tego Gierka, to by była sprawa. No akurat ja wtedy występowałem w innym filmie na Łotwie, gdzie mieli takie małe Hollywood, budowali jakby scenografię do każdej sceny, czyli wybudowali mieszkanie z basenem, ze wszystkim do tego filmu. Ja Januszowi, producentowi o tym opowiadałem. I Janusz mówi, słuchaj, jak ty tego załatwisz nam, że wybudują nam Polskę lat 70-tych, 80-tych, to masz tą rolę. No i takie żarty w sumie. Nikt, ja do tego poważnie jakby nie podszedłem i nawet w moich najśmielszych snach to się nie mieściło. Potem też taką w kolejnej scenie po tej rozmowie zaproponowano mi, to jest fajne, myślę, takie nawiązanie, że żeby powiedzieć do bohaterki, słuchaj, jak ty nam pomożesz, to my ci pomożemy, to jak pomożesz? No i taki też żart. A potem po miesiącu ja siedzę na zdjęciach na Łotwie i dzwoni Janusz i mówi, słuchaj stary, właśnie zostałeś Gierkiem. Ja właściwie tak mnie to wtedy storpedowało i tak jak mówię, nie marzyłem o tej roli. Skłamałbym, gdybym powiedział, że marzyłem o graniu Edwarda Gierka, bo to nieprawda. Ale takich ról się nie odmawia. Takie role pozwalają ci przejść do historii kina, a co najmniej no, są takim wyzwaniem, na które aktorzy czekają całe życie. I ja po prostu tak zaaferowany tym i chyba tym, że to się działo naprawdę i potem po czasie, jak byliśmy na rozmowach, że to się dzieje, ja nigdy tego Janusza nie zapytałem, co go napadło i mówię, chłop zwariował wtedy, myślałem, że mi to ofiarował tą rolę. Ale rzeczywiście po pierwsze, kiedy ta informacja wypłynęła do mediów, to okazało się, że za taką reklamę, bo to wszyscy o tym pisali, no bo ten nieoczywisty wybór był dla każdego, no po prostu nie mieścił się w głowie, więc wszystkie gazety o tym pisały. I myślę, że wielu widzów też pewnie pójdzie z ciekawości zobaczyć, jak ja się w tej roli sprawdziłem, bo ja bym przynajmniej poszedł zobaczyć na własne oczy, bo często czytam coś takiego, podobno film taki, no podobno, no to jak ja się kierowałem w życiu podobno, to nigdy w życiu nic nie przeżyłem. No ja dzisiaj wiem, że chcę wiedzieć sam, a nie ktoś mi mówi, że coś tam podobno się wydarzyło albo było, to ja muszę to, chcę tego skosztować. Życie jest zbyt krótkie i zbyt piękne, żeby się sugerować czyimś podobno, ale w każdym bądź razie tak, zapytałem go i on mi powiedział, że nawet dzisiaj byliśmy na jednym z wywiadów, że po prostu zaczęło to w nim kiełkować, zaczęli o tej roli jakby rozmawiać z żoną, przypatrywać się Edwardowi, temu jak on wygląda, jakie ma cechy charakteru, to a propos odpowiedzi na to pytanie i że
to on budził sympatię. Tak. I że generalnie tak też mnie postrzegali, że ja budzę sympatię i że wszędzie Gierka było dużo, głośno. Ja zawsze jak przychodziłem na plan, to już mnie było słychać z daleka i on to tak opowiadał i po prostu mówi, że Gierek był taki sam i że profesor Bożyk w świętej pamięci to był bliski współpracownik, ekonomista, który z Gierkiem pracował. On opowiadał też między innymi historię do tego scenariusza. On właśnie opowiadał, że Gierka wszędzie było pełno. Jak już szedł korytarzem, to wszyscy wiedzieli, że idzie pierwszy sekretarz i że miał taką charyzmę, że potrafił zjednać ludzi. Więc to jakby to nas połączyło i ja czytając o nim nie miałem problemu z polubieniem go. O, tak powiem. Mhm. Dziękujemy bardzo. To czekamy na ostatni telefon. To jeszcze tylko dopytam cię. Nie marzyłeś, jak sam mówisz, o zagraniu Gierka. Żartem powiedziałeś, że z postaci, które chciałbyś zagrać, czy Robert Kubica, to już ustalone, musisz, jeśli tylko powstanie biografia. Kurt Cobain, ale tak naprawdę jest jakaś postać literacka, czy autentyczna, historyczna, którą marzysz, żeby zagrać? No właśnie, nie wiem. No powiem tak, no ja tak jak mówię, to moje życie w Łodzi było, no, rock'n'rollowe, ale nie tylko. Pasjonowałem się i całe życie chciałem zostać gangsterem i dużo, że tak powiem, spędziłem czasu na wybrzeżu. No, ludzie, którzy mnie znają, no nie chcę się zagłębiać w te tematy, ale fascynowałem się tym środowiskiem. Wielu ludzi z tamtych kręgów znałem. Dużo powstaje filmów gangsterskich. Tak, chciałem właśnie zagrać gangstera, ale tego gangstera to marzenie się spełniło w Crime Story, Love Story. Tam jestem o 21 kilo chudszy niż w Gierku. Do tej roli specjalnie schudłem. Też jakby po Gierku, ważąc 106, zrobiliśmy teraz taki film o fortunach PRL-u, gdzie grałem jednego z wybitnych tenisistów tamtych czasów. No to chyba każdy wie, jaki był, bo był tylko jeden. I też do tej roli schudłem 21 kilo, bo już dostałem tą propozycję zaraz po Gierku i to też mnie zmotywowało, żeby schudnąć. Więc jakby powiem, dzisiaj jestem w trudnym momencie. Bardzo takim trudnym, bo kurde, nie mam aktorskich takich marzeń. W sensie to nie chodzi o to, że czuję, że się wypaliłem, tylko no, życie było dla mnie tak łaskawe, że jakby no, każdy aktor ma taki głód, czeka, żeby dostać tą rolę. A ja tu tak, rola gangstera w fajnej historii właśnie, crime story, love story, na motywach powieści Kalego, gdzie ich muzyki jako mało lat słuchałem, oni byli wtedy jeszcze w składzie Firma, to mi wtedy pasowało, bo takie miałem spojrzenie na świat, więc to marzenie się spełniło. Tutaj Gierka, no może nie tyle Gierka, ale generalnie taka postać, gdzie wszyscy o tym mówią. To się spełniło. Adasia Miałczyńskiego to się spełniło. Teraz właśnie też w tych fortunach PRL-u to jest troszkę inny film, że tak powiem, o tym, jak te fortuny się tworzyły. Trochę komedia, trochę sensacja. No historia na miarę Ocean's Eleven, powiem. I teraz powiem, że no kurde, został tylko Robert Kubica. No Robert, no kurde, słuchaj, proszę cię, niech zrobią film o tobie. I to, no, poprzeczka jest bardzo wysoko i to jest trudny moment taki, bo rzeczywiście w takim momencie ciężko o wyzwania. To często sportowcy tak mają, którzy osiągną wszystko w sporcie, że muszą sobie... Zobacz, Cristiano Ronaldo tyle osiągnął, a cały czas ma motywację. No, facet ma 36 lat i zasuwa w tym biednym Manchesterze United, gdzie tam często zawodnicy bez motywacji... Tak, dostają łomot. Tak, tak. I trener go sadza na ławce i on robi dramę, że został posadzony na ławce, usiadł, że troszeczkę wcześniej został, siedzi w ogóle gdzieś z boku. No, dla mnie to jest fascynująca ambicja tego i ciągły głód. No właśnie między innymi dlatego go podziwiam i zazdroszczę mu tego, że on potrafi się tak motywować i stawiać sobie te kolejne cele, ale może to jest taki czas, sobie myślę, ten zawód jest bardzo wymagający, czasochłonny, może
może to jest czas, żeby troszkę odpuścić właśnie. Może ten z góry mi daje, słuchaj, wypełnił się ten dzban próżności, jakby spełniły się twoje marzenia. No jaka jest najprostsza odpowiedź, co dalej? Przecież mam wspaniałego syna, Frysia, Fryderyczka, który mnie potrzebuje, który mnie kocha, z którym uwielbiam spędzać czas, który jest po prostu jak piorun taki, że nikt nie jest w stanie za nim nadążyć. No i po prostu sobie tak myślę, że może czasami właśnie trzeba zwolnić, może czasami trzeba odpuścić i zająć się czymś innym, a nie gonić tylko za chorymi ambicjami i poświęcić ten czas przede wszystkim rodzinie. Czyli co, mamy ostatni telefon dzisiejszego wieczoru, prosimy bardzo. Halo, witam panowie, Kamil z tej strony. Cześć Kamilu. Misiek, mam do ciebie pytanie, troszeczkę poważniejsze. Widzę pół żartem, pół serio, ale mam bardzo poważne pytanie. Misiek, zacznę od tego, że bardzo lubię twoje wpisy w mediach społecznościowych dotyczące twojej trzeźwości, ile lat jesteś trzeźwy, ponieważ też jestem, bo właśnie mam trzecią rocznicę swojej trzeźwości, jestem po terapii. To gratuluję. Gratulacje. Dziękuję. Misiek, mam takie pytanie, czy ktoś ci kiedykolwiek proponował, albo czy myślałeś, żeby ujawnić ten swój kawałek życia odnośnie uzależnienia, walki, nagraniem czegoś, bądź też opisaniem tego, być może jest, a nie wiem, ponieważ jak powiedział Marek Kotański, z narkomanii, z uzależnień wychodzą tylko mistrzowie świata i uważam, że byłoby to wielką pomocą dla ludzi, chociażby mojego pokoju. Właśnie, dodam, że na czacie wyłowiłem montownia. Michał, co byś radził ludziom, którzy w taki sam sposób jak ty nie mogą odnaleźć tej dobrej drogi i wracają cały czas do złych uzależnień? No i tu widzisz, to też jest odpowiedź na to, co wcześniej mówiliśmy o wyzwaniach aktorskich, że no generalnie ja jako człowiek nie będę ukrywał, no jestem tym egoistą, egocentrykiem, zapatrzonym na siebie, ale tu wszystkie jakby znaki na niebie, czy ja jako osoba wierząca, jakby Bóg mi chciał pokazać drogę, że dobra, okej, tu już jest jakby ten temat załatwiony i może warto zrobić coś dla drugiego człowieka, tym bardziej takie pytanie, czy taka twoja wypowiedź bardziej mnie do tego mobilizuje, że ta droga, którą przeszedłem, i to też dzisiaj jestem przekonany, że Bóg mnie oszczędził, czy jak ktoś woli, los mnie oszczędził po to, żebym ja się dzielił tym doświadczeniem. Tak na szybko mogę powiedzieć, że akurat jest taki, można odsłuchać, kurczę, wypadłem, podcastu Żulczyka i Strachoty, coś pać po odwyku, i tam bardzo dużo mówię o tej swojej drodze, nie tylko ja, wielu artystów, między innymi Borys Szyc, ale w ogóle masa artystów opowiada o tej swojej drodze do trzeźwości, więc tam mogę skierować na razie jakby, czy też na podcast u Paciorka albo u Żurnalisty, bo tam się dużo, ja w ogóle generalnie nigdy nie omijam tego tematu i czuję się w obowiązku opowiadania o tym, dlatego że ja dostałem życie, opowiadałem już o tym, wielu moich przyjaciół, znajomych takiej szansy nie dostali, nie ma już dzisiaj ich na tym świecie, więc tym bardziej wiem, jaka to jest straszna choroba i tym bardziej wiem, że nawet jak mi się nie chce, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że ja taki chętny do pomocy, no nie jest taka o mnie prawda, ale generalnie czuję się w obowiązku, żeby pomagać, bo dostałem drugie życie i tym bardziej takie pytanie mnie w tym utwierdza. I ostatnio takie wydawnictwo Znak, to jedno z największych wydawnictw chyba polskich, zaproponowało mi książkę, żeby napisać. To też nie przypadkiem, akurat z Krzysiem Skrzyżyńskim kiedyś mnie zaprosił do takiej książki o tacierzyństwie. I tam wielu się wypowiadało, ojców, między innymi lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, Przemek Saleta, założyciel zespołu Sea Stars, i każdy opowiadał o swojej relacji z dzieckiem. Ja tam troszkę opowiedziałem też oczywiście o uzależnieniu i oni się, to było to samo wydawnictwo, oni się do mnie zwrócili, czy byśmy książki nie napisali. I ja sobie pomyślałem tak,
No kurczę, no ja jeszcze nie umieram to raz. Mój dorobek to dwa, no ja nie jestem Hollowback czy ten, no nie śmiałbym się nawet porównywać do aktorów czy takich osobistości, żeby książki pisać, ale właśnie sobie potem uświadomiłem i też kiedy z nimi rozmawiałem, że to może mieć tą wartość właśnie taką, żeby opowiedzieć swoją historię. Historię i to podzielić się doświadczeniem, bo też tak jak mnie zapytałeś, co ja bym radził. Ja chodzę często na meetingi dla uzależnionych, polecam, to jest za darmo, wszędzie, o każdej godzinie w całej Polsce i na świecie. Taki meeting można, każdy na taki meeting może przyjść i to z czy AA, czy NA, czy anonimowych alkoholików, czy anonimowych narkomanów. Każdy z was może sobie wpisać w internet i na takie spotkanie przyjść. Tam się nic nie płaci, można przyjść, można się nie odzywać, nikt cię nie wyprosi, nikt cię nie wyrzuci. Po cichutku można sobie po prostu posiedzieć i posłuchać i wyjść w każdej chwili, jak ci to nie odpowiada. Ale tam też jest jedna z takich zasad, że po prostu, żeby nie radzić, no, bo po prostu, że nie dajemy rad. I ja tych rad nie daję, bo słuchajcie, zawsze na mnie te rady działały jak płachta na byka. I to jest jedyne, że ja mogę wam polecić miejsce, do którego ja chodzę między innymi i to mi pomaga, ale takich różnych terapii jest wiele. No, dla chcącego nic trudnego, wystarczy wpisać w internet i generalnie wszystko zaczyna się od dobrej woli. Nikt za ciebie z uzależnienia nie wyjdzie, nikt nie wytrzeźwieje. Marek Kotański, wielki człowiek, wielki guru, ale ja się nie zgodzę, że mistrzowie świata, bo mistrzowie świata to jest jakiś wyścig. Ja widziałem takich mistrzów świata uzależnionych, że dałbym za nich każde pieniądze i terapeuci dali każde pieniądze, że on wyjdzie z tego, bo świetnie szedł w terapii, świetnie mu szło, a chłopak gdzieś, kurczę, popłynął i się zawinął. Za mnie nikt nie dawał 5 zł i mi się udało, więc ja to rozpatruję bardziej w kategoriach łaski i naprawdę uwierzcie mi, to nie są żarty, ludzie na to umierają, kurczę, to może być czasami za późno, to nie ma tak, że jakiś czas jestem trzeźwy i o, może jeszcze raz spróbuję, może ten jeszcze raz się okazać, że już wszystkie losy szczęśliwe z kapelusza zostały wyciągnięte i to jest bilet w jedną stronę, czyli bilet do piachu, więc ja generalnie rad nie daję. Ja dzielę się doświadczeniem i to najlepiej na mnie działa, że jak ktoś mi mówił zrób to i to, to ja zawsze robiłem na przekór. A tu opowiadam swoją historię i taki dziękuję za ten telefon i za to, co powiedziałeś. I to mnie jeszcze tym bardziej motywuje, żeby tą historię powiedzieć. To tak jak kiedyś ojca zapytałem, po co robisz ten film? Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Przecież to jest męka, przejście przez piekło. Jeszcze raz, już tyle lat jesteś trzeźwym człowiekiem. Po co ci to wracać do tego? A mój ojciec powiedział wtedy, jeśli ten film miałby uratować chociaż jedną, jedyną osobę na świecie, jakoś na nią wpłynąć, jakoś nią poruszyć jej serce i uratować jedno życie, to życie człowieka jest najcenniejsze i warto ten film zrobić. I to do mnie właśnie przemawia, że warto czasami poświęcić siebie, wrócić do, spotkać się ze swoimi demonami, żeby się podzielić z innymi, bo to może komuś pomóc albo w jakiś sposób ruszyć choć jego serce. To na koniec jeszcze tylko z czatu słuchaj, bo to musi to pytanie paść. Chyba dużo osób o to pytało, chyba Andrzej Twardowski też teraz już mi przeleciało. Czy wiesz coś na ten temat? Czy będzie kontynuacja losów Adasia Miałczyńskiego? Jakaś kolejna odsłona? No bo skończyliśmy na szkolnych... No powiem tak, mój ojciec za każdym razem, kiedy robi film, mówi, że to już jest ostatni jego film i że on już nie ma siły, dlatego że chudnie przy każdym filmie po kilkanaście kilo, oddaje całego siebie. To zresztą to, co mówiłem, tego mnie nauczył i chyba dlatego aktorzy też oddają, bo on nie wali z nami w kulki. To znaczy 7 lat pieści ten scenariusz, przychodzi na plan pierwszy, wychodzi ostatni, pisze listy, robi pół roku przed próby, codziennie są próby i każdy aktor wszystko wie. Ma odpowiedź na każde pytanie. Nikogo nie zostawi, nawet z najmniejszą rolą. Spotykał się, co było niesamowite. Gość wchodził na jedną scenę i przychodził na próbę, żeby mój ojciec z nim wszystko mówił, żeby poczuł się zaopiekowany i żeby ta rola była jak najlepsza, bo mówił mi często, film jest taki, jak najmniejszy w nim epizod. Bo często też pytałem, dlaczego ty obsadzasz takimi nazwiskami, no te właśnie najmniejsze
rolę. A on mówił, słuchaj, co innego jak Cielecka, powiedzmy, gra w Siedmiu Uczuciach i ma scenę, gdzie podjeżdża Marcin gra mamy Marcina Dorocińskiego i ja podjeżdżam, wołam Altka, czyli mojego kolegę Marcina, a ona otwiera okno i to jest jedyna jej scena. Kładzie tylko palec na ustach i robi i zamykają się drzwi. I to jest wszystko, gdzie tak wybitna aktorka gra tylko tyle w tym filmie, a która gra przede wszystkim główne role. I też go pytała, panie Marku, dlaczego ja? A on mówi, co innego będzie, jeśli inną będzie miała znaczenie i magię, i jakby ta scena, jeśli ty wyłonisz się i położysz ten palec na swoich ustach. I rzeczywiście, bo na nią się patrzy jak na anioła. Ona ma ten magnetyzm. To przykuwa, to nadaje dramaturgii tej akurat scenie. No i tak jak mówię, ojciec daje z siebie wszystko, wyprówa wlaki, zarzeka się za każdym razem, że filmu nie zrobi i teraz też tak mówi, ale powiem tak, nigdy nie zdradza tajemnicy. Jak już to nagle mówi Michał, bo od wielu lat jako pierwszemu mi, no i teraz swojej żonie, mojej macosze, ale niezłej, niezła macocha Małgosi, daje scenariusz do przeczytania, dzwoni, mówi, chciałem, żebyś przeczytał mój scenariusz. No i nigdy tego nie wiemy, zarzeka się, że nie będzie, że nie ma, ale inni koledzy reżyserzy mówią, że ma pomysłów na kilka filmów i często go proszą, Marek, ty daj to, co ściąłeś z tego filmu, to ja z tego osobny film zrobię, no bo on z 1000 stron pisze te 100, a jeszcze zostaje wiele, no tak wspaniałych scen, że czasami mówię, kurde, dlaczego ta scena do filmu nie weszła, dlaczego czytałem scenariusz w innej wersji, a mój ojciec często mówi, właśnie na tym polega też robienie filmów, że trzeba wiedzieć, że z czego zrezygnować i czasami trzeba zrezygnować ze sceny, która może sama w sobie wydawać się fantastyczna, ale w całości nie działa tak dobrze na całość filmu. To jako, że właśnie mamy dla was zaproszenie na czwartek. U nas w czwartek, nie w Hate Parku, ale w Niech Gadają, czyli rozmawia Małgorzata Domagalik, będzie Bogusław Linda. Czyli mamy tutaj zapowiedź. Jezu, to muszę opowiedzieć historię. Jak no, już wywołałeś Bogusia to... Lindę, no to słuchajcie. Dawaj. Mój idol, ostatnia na koniec, już ostatni, jak to mówi w Dniu Świra, taje chipsy i ostatni. Więc ostatnia historia, słuchajcie, Boguś Linda, idol z mojego dzieciństwa. Każdy chciał być Francem Maurerem. Ja już byłem wtedy bodajże, no kończyłem szkołę podstawową. Była wytwórnia filmów w Łodzi, gdzie się kręciło no, najwybitniejsze dzieła filmowe i często ojciec mnie tam zabierał i pamiętam, każdy był chciał być Francem Maurerem, walczyć, być nie, z jednej strony no, negatywnym, ubrudzonym, umoczonym bohaterem, ale przez którego przebija się prawda i on się zmienia i cierpi z miłości i w imię zasad, no wiadomo. Tak. No i idziemy po schodach, patrzę, idzie on, boski bogi. Patrzę, mój ojciec podaje mu rękę i ja jako młody chłopak podaję mu rękę. No i jak to w tych ręki nie myłem, nie czyściłem przez kilka dni i myślałem, tą rękę trzymał Bogusław Linda. Jak mówiłem kolegom, to się oczywiście śmiali, że kity im żenie, a ja mówię, tak, sam Franz Maurer. Kochałem go, uwielbiałem, zresztą wszyscy go wtedy uwielbiali i uwielbiamy do dziś, przynajmniej ja. I słuchajcie, pamiętam po filmie Siedem Uczuć taka sytuacja, że jest festiwal aktorstwa filmowego, który jest organizowany we Wrocławiu i co roku aktorzy przyznają za najlepszą rolę męską i damską, pierwszą i drugoplanową aktorom, więc to jest takie wyjątkowe wyróżnienie, no bo aktor aktorowi, to jest bardzo trudne, no i że doceniają twoją pracę i tego roku widziałem na internecie, że jest taki festiwal, ale nigdy mnie na niego nie zaproszono, widocznie nie zasłużyłem i widziałem, że jest i nagle patrzę, telefon, dzwoni do mnie Stanisław Dziernejko, dyrektor festiwalu, mówi, Michał, zwyciężyłeś za główną rolę w Siedmiu Uczuciach, mówi, czy przyjedziesz odebrać nagrodę? Ja szok, mówię, no nie wierzę, że i jutro, ja mówię, no jadę do Wrocławia, nie ma problemu. Słuchajcie, pojechałem wieczorem, gala w Teatrze Polskim,
wszystkim okazało się, że w skład jury wchodził Robert Gonera, genialny, znany z długu, Jan Nowicki, wielki szur, no, idol, Bogusław Linda, mój idol, no i jeszcze aktor, przepraszam, kurde, no nie pamiętam jego, który grał w Papuszy główną rolę i też dostał za główną rolę, no nie, gdzie jest doskonały, przepraszam, że zapomniałem, poprawię się, imienia i nazwiska, wybitny aktor dostał na festiwalu w Gdyni za główną rolę nagrodę i oni mi przyznają, to było coś niesamowitego, bo wtedy rywalizowałem z Olgiertem Łukaszewiczem, z Andrzejem Chyrą, z Robertem Więckiewiczem, no z moimi idolami w ogóle i bożyszczami aktorskimi, więc byłem szczęśliwy na maksa. Przyjeżdżam do teatru, odbieram tą nagrodę, słuchajcie, no i opowiadam tą historię, że wręcza mi ją Boguś Linda, ja go wyściskałem i mówię, słuchajcie, 20 czy tam 30 lat temu na tych skrętych chodach właśnie mój idol, Franz Maurer, poznałem go, podałem mu rękę, nie myłem jej 3 dni. No i tam Linda taki jest, no jak to Linda jest zawsze Franzem Maurerem, nawet w rzeczywistości, słuchajcie, i patrzy na mnie tak i sobie widzę w jego oczach, że kurwa ma w głowie, że ja tam ściemniam i kity, że jakieś żenie i taką no, lekką nawet pogardą. No ale ja opowiadam mu to i go wyściskałem, no i ten. No i zeszliśmy, gala się skończyła, ja go spotykam w korytarzu i go łapię i mówię, Jezus, jak ja się cieszę, że to ty. Przytuliłem go, on tak na mnie patrzył jak na wariata i ja mówię, słuchaj, ja nawet pamiętam, jak ty wtedy byłeś ubrany, prochowy płaszcz, kowbojki, jasne piramidki i widziałem, że on w tym momencie nagle zdębiał i że w to go tak poruszyło i że tak uwierzył, że to rzeczywiście nie była jakaś tam wymyślona mowa, łzy mu napłynęły do oczu i po tym wszystkim, słuchajcie, wychodziłem, jeszcze wtedy paliłem papierosy, wychodzę na papierosa, stoi Jan Nowicki, stoi Stanisław Dziernieko i Jan Nowicki mówi, no ja mówię, jak to się stało, panie Janie, że ja, jaki zaszczyt, on mówi, kto inny, jak cię zobaczyłem na tym planie, no Amerk, no i tak jak to Jan Nowicki pięknie opowiadał, a Stanisław Dziernieko mówi, wiesz, mówi, jedyny tylko przeciw był, żebyś dostał tą rolę Boguś Linda, nie? Ale mówi, i mówił, kurde, nie ten Koterski, gdzie ten oszołom, mówi, nie, on tamtego, ale mówi, dziwna sprawa się stała, bo przyszedł do mnie po tym całym festiwalu i mówi, ty, wiesz, kurwa, dobrze, że ten Koterski dostał tą nagrodę. Więc rzeczywiście ta sytuacja, kiedy go złapałem po i jakoś go tak poruszyła i ta historia zatoczyła koło, więc jestem, Boguś, pozdrawiam cię, jestem ci wdzięczny. No i to dla mnie zaszczyt, że tacy aktorzy mnie docenili. Słuchaj, my na osiedlu byliśmy takimi fanami psów, że kręciliśmy kamerą psy w naszej wersji. Ja byłem, nie psy, przepraszam, tylko króla. Króla, no bo to też było pierwsze, król to było takie uderzenie, co to za kino w ogóle jest. Ja grałem tą rolę, co Boguś Linda właśnie, pana porucznika. I nawet co jeden kolega, taki z kanałek na Międzynarodowej się poświęcał i był chudym. I aktor, który grał Cezarego, którego grał Cezary Pazura, znaczy ten kolega, który był Cezarem Pazurą, wyławiał i mówił, to chudy z tego kanałku, a Maciek Kozowski mówił, no przecież wiemy, kurwa, że nie marszałek Rokossowski, także sobie byliśmy takimi cytaty, znaliśmy na pamięć absolutnie z króla co do innego, Boguś Linda, który odrzucił, znaczy uznał, że nie udźwignie głównej roli w Dniu Świra. To mógł być on. Ale nie, to mógł być tylko Marek, ale on chyba nawet nie tyle, że on chyba po prostu, no trzeba by go o to zapytać, bo to jest bardzo ciekawa historia. Jest szczerym gościem i powiedział, no on się w tym nie czuje. Wiedział chyba, że u mojego ojca to nie będzie taryfy ulgowej, że jak go mój ojciec dopadnie, to nie będzie tam po prostu ściemniania, tylko wyciśnie z niego ostatnie soki i może tego się po prostu bał. Słuchaj, na sam koniec w filmie Gierek mówisz po francusku. Tak. Znasz francuski w ogóle? Czy słuchajcie, to mało, że nie znam francuskiego, to nie znam słowa po rosyjsku. Mówię tam wielkie monologi, cały czas gadam z Breżniewem po rosyjsku. Nie, nie,
Nic. Kurde, słuchajcie, w ogóle nigdy nie miałem rosyjskiego w gębie, ani francuskiego tym bardziej. No i bo ja już jestem z pokolenia, gdzie angielski w szkołach był, więc nawet nie liznąłem tego w szkole. I słuchajcie, no wszystkiego tego się po prostu musiałem nauczyć. No wszystkich tych kwestii. A angielski, jak twój angielski? Czy mogę powtarzamy? Odmienić. I am you are. No słuchajcie, na was, ale nie, przyznam się, mój angielski do dzisiaj kuleje. No może nie aż tak jak w lekcji angielskiego, ale to jest jedna z tych właśnie bolączek, tych no troszkę przetraconych lat na to hulaszcze życie. I tego to jest jedna z rzeczy, których żałuję. I troszkę z tym angielskim już potem w moim wieku, no to jest takie ciągłe dłubanie i uczenie się, no katorga. Ale powiem tak, przełamuję się, jak jeżdżę na granicę, mimo że kaleczę, to jednak mówię. No i chociaż tyle no ale... Jak mówię, z kiszonego surowy nigdy już nie będzie. Bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, to był Hate Park. Waszym gościem był Michał Koterski. Zobacz, dwa cytaty z czatu. Justyna Pawliczak. Ej, słuchajcie, no dla mnie szok, jak się Miśka dobrze słucha, jak radio. No to bardzo mi miło. No. A rycerz... Rycerz 3012. Dzisiejszy Hate Park zmienił moje zdanie o Miśku o 180 stopni. Szczerość w dzisiejszych czasach się ceni, więc zobacz, same pozytywne. No słuchajcie, powiem jeszcze na koniec, że słuchajcie, no Hate Park to jest ta nazwa, jednak powiem ci, że no porty falowały, pampers pełny. Ja raczej no nie należę do strachliwych, aczkolwiek co nie znaczy, że się nie boję. Też mam jak każdy człowiek lęki przed przyszłością. Jeszcze mam syna, więc wiadomo, no to każdy ojciec, każdy rodzic wie, co to znaczy. No ale dzisiaj no bałem się. Nawet mówię, ten Hate Park do Michała, żeśmy gadali, ja mówię, nie no, zlinczują mnie tam, bo to jest tak w świadomości, tam powinniście zmienić tą nazwę, bo ona tak w świadomości daje, że hejt będzie, no to będą cisnąć po rajtach i człowiek boi się nieznanego. Tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że mogłem spędzić z wami, o kurczę, ponad 2 godziny. Przepraszam, że zagadałem, no ale co zrobić? Ciężko się rozstać, po prostu tak właśnie. Świetnie gadasz. Tu czat się domaga pełnej odmiany, bo nie odmienisz, wiesz, ludzie, no, Dawid Rypuła, no weź nie tato. Nie mańczcie mnie, nie daj ta już spokój, nie krzyżujcie. Prokondor. Nie kopcie. Wszystko jak krew, piach. Tak, krew od razu. No właśnie. Wielkie dzięki. Dziękuję. Zapraszamy was do kin na film Gierek i przypominamy też o aukcji charytatywnej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zobacz, wystawiliśmy siebie. Jezu, zapraszamy do nas, do programu, do Hate Parku. Przejdźcie, zwycięzca przejdzie na ty z nami, z twórcami kanału sportowego. Zapraszamy. Mamy takie na żywo tutaj zebranie zarządu, więc... Nie lada gratka, Link w opisie. I jeszcze raz bardzo dziękuję. To był Michał Koterski. Dzięki. Dziękuję. I do zobaczenia. Dziękuję, cześć. Dzięki. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.